mówi, że ma problem z mikrofonem, ale generalnie jest. Słuchaj, Janysie, a ty za ile musisz iść spać? No ja już chciałem dawno iść spać, ale zostaje jednak jeszcze, no. Słuchaj, bo ja tylko cię chciałam parę minut, wiesz, żebyś się wypowiedział, bo ty znasz tych ludzi, nie? Mhm. Słuchaj, no strasznie mnie wyprowadzili z równowagi. I po prostu, wiesz, no być może ktoś to będzie nagrywał, a jest buziaczek może? Chyba jest, tak mi się wydaje, go widziałem tu wcześniej. No ten buziaczek też nagrywa, nie? Mhm. No bo chodzi o to, że po prostu niepotrzebnie wchodziłam tam. Nie da się po prostu z tymi ludźmi rozmawiać. Kompletnie mnie wyprowadzili z równowagi. I się zastanawiam, bo mam ochotę po prostu coś zrobić, bo już mam tego dość, no. Elu, ale i ty tak przez tę rozmowę całą na Kocborowie zachowywałaś naprawdę święty spokój. Oni tam krzyczeli, babciu, śmierdzisz, to tamto, sram to i owam to, a ty odpowiadałaś spokojnie, no i z klasą. I za to naprawdę, no, pochwała ci się należy. Przede wszystkim to też lepiej dla ciebie. Bo oni, jakaś dziewczyna potem była zdziwiona bardzo, że jak ty już poszłaś, że ten... No, że ty byłaś taka spokojna, a oni cię tu wyzywali, i nie dałaś się tak sprowokować, jak... No, ale wiesz, nie do końca, bo jak przyszedł Carioner, to mu powiedziałam... Nie chcę teraz przypominać tego, żeby tutaj nie było na naszym nagraniu. Tam parę razy mu wulgarnie powiedziałam, wiesz. No, ale to tak było z klasą bardzo... Więc myślę, że... Tak, to powiedziałaś raz czy dwa, spierdalaj, a tak to naprawdę odpowiadałaś spokojnie, chłodno Do tego Carionera, bo po prostu, no wiecie o co chodzi, ja go nie lubię, bo on ciągle mnie tylko atakował, cały czas się przyczyniał do tego, żebym z tym Markiem żadnego kontaktu nie miała, więc nie chciałam go w ogóle słuchać. Oczywiście, że nie chciałaś, no Carioner jest osobą, która wszystko załatwiałaby krzykiem i jego argumenty po prostu na tym polegają. Myśli, że tym wszystko ugra. To jest taki człowiek. Ale moim zdaniem no, trochę go zaskoczyłam, bo nic tam nie odpowiadałam, no nie, tylko cały czas wypierdalaj i tak trochę był taki zdeprymowany, nie? Bo się nie spodziewał czegoś takiego po mnie. On jest całe życie zdeprymowany. No, natomiast Janysie, no dziękuję ci tutaj koleżance za te słowa. Jak ty masz, jaką nazwę użytkownika? Rocket Baby Doll, na R, jak Ryszard. Aha, bo ja nie patrzyłam. No, a wiesz co, Janysie, bo ja się tak zastanawiam. No bo tak. No nie, ta UW to jest strasznie zawzięta na mnie. Ona tak mnie denerwuje. W ogóle po prostu no nie chcę jakichś wulgarnych wyrazów używać pod kątem tego całego serweru i tych ludzi, żeby mi tam potem nie zarzucili, że obrażam, no nie kogokolwiek, ale takie mi się cisną jakieś różne słowa na usta, że po prostu no ale... z nimi wyprowadzili z równowagi. Ja się Ela nie dziwię i moim zdaniem UWM ma też taki bardzo pretensjonalny ton, którym chce chyba kogoś tak troszkę poniżyć. Bo jak ona się wypowiada, to jest taka bardzo, jaka to ja nie jestem. I no ona jest, wyniosła. Ona jest strasznie bezczelna. Ona jest strasznie bezczelna. Wiesz, Alu, to są po prostu prawdziwi hejterzy, no po prostu. To są ludzie z jakimiś problemami, którzy no chcą na ciebie przerzucić jakąś swoją złość, czy nienawiść taką. Frustrację. Dokładnie. Na codziennego. Wykorzystują, znaleźli sobie obiekt do tego i swoją traumę, czy na przykład smutne przeżycia biorą. No, bo oni mi takie mówią teksty, nie? Że ja się cały czas odgrażam, że ja się z kimś umówię, a że od pół roku nikt mnie nie chce dotknąć nawet kijem, że nawet stary dziad ze mną by nie poszedł do łóżka. Oj, bo po prostu, że jestem taka beznadziejna, nieatrakcyjna, śmierdzę, takie zero, no to jest po prostu jakiś horror, nie? I to mi po prostu mówią ludzie, którzy sami
są jakoś nieatrakcyjni, nie tylko fizycznie, ale pod każdym innym względem, no nie? I potrafią tak się po prostu rzucać na kogoś, nie? No tak, nie ma się tym czas przejmować. Zresztą ten Albus to też nie miał zbyt wiele do powiedzenia, bo głównie krzyczał. Jak przyszedł Lem, to w sumie to samo, zadawał ciągle jedno i to samo pytanie. No i myśleli, że jakoś szczególnie wytrącą cię tam z równowagi. Ale ten Lem coś tam był i do mnie mówił, aha, to Lem, bo ten Lem to też jest... Nie, bo ja się tak zastanawiam po prostu nad taką sprawą, że... Ja się nie potrzebuję z tym Markiem w ogóle kontaktować. Ja już mam tego dość. To jest też dla mnie problem, on mieszka daleko i cały czas są problemy z tym wszystkim i z tym serwerem i z tymi ludźmi i nie ma się kontroli, on udziela ciągle tych wywiadów. Trzeba to kontrolować, uczestniczyć w tym. Elu, a gdybyś poznała kogoś i ten ktoś chciałby, żebyś zrezygnowała z kontaktu z Markiem, zrobiłabyś to? Czy miałabyś jakieś opory? No, ale w jakim sensie kogoś i on miałby... No, jakąś sympatię i ta osoba byłaby zazdrosna o Marka. Nie, no to wiesz, to wszystko zależy. Ale z jakich kontaktów? Czy że w ogóle bym się miała do niego nie odzywać? Czy... Tak, całkiem z kontaktów z Markiem, bo ten twój nowy znajomy nie byłby w stanie sobie poradzić z zazdrością. No ale wiesz, to nikt nie może od ciebie żądać zerwania kontaktu, nie? Żebyś to zrobił jakiś kontakt. Wiesz, może jak tam z kimś się umawiasz, to może żądać, żeby się nie spotykać, nie sypiać z drugą osobą, wiesz, a nikt nie może wnikać w jakieś znajomości, które ty masz jeszcze z jakiegoś okresu wcześniejszego, nie? Ale nie, to w ogóle tak... Ale takiej opcji w ogóle nie ma, bo ja nigdy w życiu takiej sytuacji nie miałam, żeby mi ktoś mówił, że ja mam z kimś zerwać kontakt. Elu, ja myślę, że to jest trochę wina też prowadzących. Na przykład jak wczoraj była stara pralka, to wszystko było kulturalnie i tak dalej. No, Max była jedna osoba, która tam jakoś była agresywna do Marka, czy do ciebie tam jakoś ten. Więc to myślę, że na przykład jakby była taka zorganizowana rozmowa, że powiedzmy będziesz ty, no tak, Marek. I powiedzmy ta stara pralka, to byłoby tutaj schludnie. Ale słuchajcie, ale wiecie dlaczego oni tak po prostu się zaczęli denerwować? Bo ja dzisiaj przed tym, przed tą rozmową napisałam na wszędzie u siebie i na Discordzie, na przedpokoju, na kanale Pokój Eli i potem na Facebooku, w dwóch miejscach, Instagramie i Twitterze, że... Zaraz. Żeby po prostu Marek im zbanował połowę tych użytkowników. Prawda? Czytaliście to może, nie? Nie wiem, Elu, ale mi się raz kojarzy, że ty, kiedy tam pisałaś chyba w tych godzinach właśnie, kiedy miało być ta... transmisja, to powiedziałeś, że chyba pozwoliłaś mu na tę rozmowę. Ale nie jestem pewien. Nie, nie, ja po prostu z Markiem, ja mu nie udzielam żadnych zgód. On sobie robi co chce. Ja mu tylko po prostu pisałam. O, bo ja dam list do Marka. Marek, nie udzielaj ciągle wywiadów na serwerach Discorda, zamiast tego zrób live'a, z kanałów głosowych nie ma pieniędzy i tak dalej, to nieważne. Na Kozborowie rzucą się na ciebie, żebyś nie przenosił się do mnie, nie miał ze mną dziecka, będą kazali ci się tłumaczyć, dlaczego się pokłóciliśmy, dlaczego się pogodziliśmy, nie opędzisz się od tych ludzi. Odmów Kozborowu wywiadu. Zbanuj Albusa, Uwu, Rozarię, Kasztana, Kosu i innych hejterów. Wyrzuć wszystkie szkodzące mnie i tobie osoby i manipulatorów na zbity pysk, wykrzyknik. Uwolnij się od internetowych przestępców. W żadnym wypadku nie oddawaj im twojego serwera. Wywal z serwera połowę osób, tym go uzdrowisz. Na Kozborowie atakują cię...
jak tylko mnie bronisz, nie szanują twojego prawa do własnego zdania, opinii, poglądów i wyborów. No i tam potem jeszcze mam dalej taki tekst na ten temat. Także po prostu... Aha, tu jest. Nie oddawaj im tego serwera, nie rób tego pod żadnym pozorem. Jak chcesz, usiądziemy kiedyś razem albo zrób to sam. Zbanuj tam 1/3 osób albo nawet połowę. Obudzą się i doznają szoku, jak nie będą widzieć serwera. Zobaczysz wtedy prawdziwe twarze tych i pozostałych ludzi. Zaczną cię wyzywać, szantażować i szkodzić. Wyrzucając internetowych przestępców, będziesz miał archiwum ich przestępstw. Będziesz ich tym trzymać w szachu. Nie odchodź z tego serwera. Wyrzuć i zbanuj hejterów, wykrzyknik. Nie pokazuj tej wiadomości nikomu. Ci ludzie mogą mnie nawet podpalić za to, co napisałem, ale mimo to opublikuję. No, także coś takiego opublikowałam wszędzie. Na profilu Facebooka, na w moim fanklubie, na dwóch profilach Instagrama, prywatnym i firmowym, na Twitterze taki pilot i na Discordzie w dwóch miejscach, nie? No to dosyć ostro, no nie? Ich skomentowałam, prawda? No prawda, Elu, bardzo dobrze według mnie. No to i tak mnie łagodnie potraktowali, bo mnie powinni wyzywać non stop po czymś takim, nie? No oni pewnie nie przestaną, tylko będą coraz bardziej wyzywać. Ja jestem zdania, że jak na przykład przychodzisz na głosowy i powiedzmy jest jakieś tam pytanie do ciebie, to właśnie nie powinnaś tak powiedzmy od razu, że wypierdalaj, bo na przykład to ich bardzo denerwuje, że ty nie odpowiesz na pytanie i wtedy oni do ciebie tak bardzo agresywnie lecą. Więc nawet spróbuj wyminąć to pytanie, jak Mark wymija, czyli powiedzmy tak daje odpowiedź, ale taką wymijającą bardzo, żeby nic nie było jakoś tam dowiedziane się, ale żeby odpowiedź była. Bo jak nie będzie tej odpowiedzi, to większość zacznie cię wyzywać i obrażać, więc najlepiej to tak zrobić. No, na przykład byłam wczoraj na tej rozmowie na pijani Belweder i tam nie pozwoliłam sobie zadawać żadnych głupich pytań, tylko się po prostu wypowiedziałam tam na temat Marka i przeczytałam tam oświadczenie, że z nim kończę znajomość, po czym się pożegnałam i się rozłączyłam, a oni się wtedy zwrócili, zaczęli zadawać pytania, a mi już tam nie było i cisza nastała. Bo ja w ogóle czegoś takiego nie uznaję. A w ogóle dlaczego oni mają mi jakieś pytania zadawać, a ja muszę na to odpowiadać? Przecież nie muszę. No właśnie, nie muszę. Bo oni nie zadają żadnych ciekawych pytań, które tak wyglądają, jak idziesz. Czy bierzesz gazetę jakąś filmową i rozmowa na przykład z Romanem Polańskim, czy tam z jakimś aktorem, reżyserem, z kimkolwiek, nie? To się pytają o normalne rzeczy, tam na przykład o ich jakieś działania zawodowe, o jakieś tam czasami rodzinne sprawy i wszystkie są pytania takie kulturalne na poziomie, a oni tutaj zadają jakieś pytania, które w sobie już mają jakąś aluzję, że ty robisz coś źle. No, dlaczego się pani nie myje? Na przykład coś takiego, nie? Albo dlaczego śmierdzisz? Kurwa, to co to są za pytania? Albo co tam? Dlaczego okradasz urząd skarbowy, nie? Dlaczego znęcasz się nad Markiem? Dlaczego po prostu żyjesz na koszt rodziny? Dlaczego wykorzystujesz matkę, starszą osobę, znęcasz się? Dlaczego się nie zajmujesz dzieckiem? To są ich pytania. To ja mam takie pytanie do ciebie, ale jak można, w jakim celu na przykład tam wchodzisz, na przykład dzisiaj do nich weszłaś, jak wcześniej sama mówisz, że ostry wpis na temat tamtych osób napisałaś, a dzisiaj na przykład do nich tam weszłaś, no to czego się spodziewałaś po takim wpisie wcześniej ostrym na ich temat swoim? No kurwa, nie wiem, po co ja tam weszłam. Tak, to i tak było łagodnie. No, bo teraz się dziwisz, że takie niemiłe pytanie ci zadają. No ale przecież... Ale nie, ale oni zawsze, to nie chodzi nawet o ten wpis, bo oni dawniej było jeszcze gorzej. A jest Jadys z nami? Jestem. Słuchaj, weź coś po prostu powiedz o tych ludziach, bo ty po prostu powiedz coś takiego, wiesz, bo może nas nagrywa ten buziaczek, czy ktoś inny pójdzie do internetu, bo ty za niedługo musisz iść spać, a ty znasz tych ludzi, bo z nimi pracowałeś, no nie? Rozmawialiśmy po prostu...
co myślisz w ogóle o ich zachowaniu? Widzisz, ja im zaczęłam mówić, że podwójne standardy, no, że ujawniają jakieś prywatne informacje o moim byłym mężu, jakieś jego informacje o stanie w domu. No. To zaczęła ta UWU krzyczeć, że dokumenty są w internecie i oni mają prawo to cytować. Nie mają prawa. To no są informacje dotyczące zdrowia i to jest bezprawne, żeby... Co z tego, że są w internecie? Że ktoś nielegalnie gdzieś coś przerobił, umieścił i oni to mają kopiować i jeszcze po prostu republikować u siebie. No to jest takie samo łamanie prawa, prawda? Mhm, dokładnie. A to jest tak, jakby ktoś ukradł rower, dał tobie, że jest kradziony i ty sobie na nim jeździsz, wiedząc, że jest kradziony. No to tak, takie samo czy samochodem, prawda? Takie samo przestępstwo popełniasz, jak ten, kto ukradł, bo użytkujesz to, wiedząc, że to jest kradzione, więc oni pobierają dokumenty, wiedząc, że nie wolno ich rozpowszechniać i rozpowszechniają, no i ona twierdzi, że można. No nie można, nie? No nie można. No, ja znam tych ludzi ogólnie, ja tam byłem przecież od początku tego serwera, no to jest patologia ogólnie. Brzydzę się większością tych osób, tak szczerze, no i z tymi standardami to jest racja, bo na nich nie można wyciągać prywaty, ale oni czyjeś prywaty udostępniają i wtedy można, nie? I udostępniali faktycznie nieraz w nocy, tak jak mówiłaś wcześniej, że tam jakieś zdjęcia twojego męża, takie, które w ogóle nie powinny być i no. Zresztą słuchałem tą rozmowę. No, jakieś rozbierane, gdzieś przerobione, jakieś fejki, jakieś oryginalne, tak, gdzieś pobrane skądś. Poza tym, no, że te po prostu podwójne standardy, że oni na przykład sami ludzi obrażają, nękają, pomawiają, straszą, prowokują, a jakbyś coś takiego w ich kierunku zrobił, no to od razu ban, wynocha, no nie? Tak, i się strasznie rzucają, bo oni robią jakieś rzeczy, stosują taką przemoc internetową i w ogóle robią jakieś dziwne rzeczy, ale im już nie można nic powiedzieć i to jest taka hipokryzja trochę. No, hipokryzja, podwójne standardy. Jakieś po prostu można by po prostu podejrzewać rozdwojenie jaźni, ale oni to robią celowo, mając pewną świadomość, że są tacy po prostu zakłamani i bezczelni. Czyli sami na przykład postępują źle, a bezczelnie wmawiają drugiej osobie, przypisują jej swoje wady, jakieś winy, prawda? No. Sami oszukują, a mówią ci, że ty jesteś oszustem. Ale sami kradną. Tłumaczysz, bo to po prostu jak grochem o ścianę. No wiem, ale ja chcę, żeby to gdzieś poszło do internetu, no nie, bo tam następnym razem najwyżej sobie pogadamy, ja to powiem na live, a możemy się w przyszłym tygodniu, umówimy się tygodniu i... Pewnie jest nagrana rozmowa z tego Kocborowa cała, no to jak wejdzie sobie jakaś przeciętna osoba, no to będzie widziała wszystko i no jak tam ci potraktowali w ogóle na tym serwerze, nie? No, ale jaka to jest bezczelność, wiesz, po prostu sami są hejterami, wmawiają ci, że ty jesteś hejterem, wpierdalają się w czyjeś prywatne życie, wmawiają ci, że ty się wpierdalasz. Ja mam takie pytanie, bo ja tam trochę słyszałem tą rozmowę, nawet jak ciebie nie było, to tam inne osoby, że mówią na ciebie niekorzystnie, no to powiedzmy, że to rozumiem, bo mogą cię nie lubić, ale na przykład Marek też mówił niekorzystnie, no to chciałbym się zapytać na przykład, dlaczego tak mówił na ciebie? Mówię, że ja tego akurat nie słyszałam, ale no oni nie manipulują, on jest bardzo poddany na pranie mózgu. Nie, w sensie Marek dzisiaj dobrze się wypowiadał od samego początku. Ja słyszałem, że mówił, że Elę kocha i bronił nawet. Tak jak była Ela, ale wcześniej jak go tam pytali, że się Ela myje, czy nie, czy ma wszystko czyste, to w końcu zaczął Marek mówić, że nogi ma brudne, że te nogi mogłaby myć. Nie. No,
Nie, mówił, że jest Ela czysta i że bardzo ładnie pachnie. Jakieś tam. Dla mnie to jest w ogóle fenomen. Dla mnie to jest w ogóle fenomen, że ci ludzie mają tak na to czas, że im nie jest szkoda czasu. Tak. Niektóre osoby to słyszę ich tam po prostu no, w każdej rozmowie. To jest no, dramat. Nie lepiej coś zrobić pożytecznego niż taką złą energię wysyłać. No to jest po prostu szok. No to tutaj może słyszeliśmy inaczej, ale jeszcze Marek dzisiaj mówił, że na przykład przyznał się, że mówi ogólnie też tam na ale rzeczy niekorzystne i sam powiedział, że to żałuje, że takie rzeczy mówi. To też mnie to zastanawia. No to jak powiedział, że żałuje, to chyba dobrze. Tak, ale on na przykład mówi, później jest taka sytuacja, że tak, ta sytuacja się powtarza, że on później znowu mówi niekorzystne, a później znowu żałuje. No i tak, na czym to polega? Gdyby Marka tam nie było, to podejrzewam, że jak Ela by to zaczęła ignorować i Marek by zaczął ich ignorować, to by w końcu, no nie mieliby po prostu... Jeszcze inne pytanie. No jak on tam mówi niekorzystne rzeczy i żałuje i wie, że tamte osoby są Eli nieprzychylne, no to po co też tam wchodzi z nimi rozmawiać? Przecież będą od niego wyciągać kolejne niekorzystne rzeczy na Elę. Ale przynajmniej są szczerze, nie jak było. No co? Ale popatrzcie... To niech sobie będą szczerzy dla swoich rodzin na przykład. No nie. W 5 miejscach napisałam i do Marka 2 razy. List do Marka. I się zaczyna od słów. Marek, nie udzielaj ciągle wywiadów na serwerach Discorda. Zamiast tego zrób swojego live'a. Z kanałów głosowych nie ma pieniędzy. Jeśli już musisz to robić, to uważaj. Na Kozborowie rzucą się na ciebie, żebyś... I tak dalej. No nie? Ja go tutaj ostrzegałam. Mówiłam mu, żeby po prostu tych ludzi zbanował. No ale co ja mogę więcej zrobić? On jest dorosły, robi po prostu co chce, ale to można bardzo łatwo wyjaśnić, bo ja... Byłam w małżeństwie parę lat, 5 lat i mój były mąż miał tak sam, był taki sam mechanizm, tak samo był poddawany praniu mózgu otoczenia naszego, czy tam osoby z jego pracy, czy różni ludzie z mojej grupy zawodowej, czy tam jacyś znajomi, czy rodzina. Też po prostu wszystkim nie pasowało, wielu osobom nie pasowało, że ja tam jestem przedsiębiorcza, że coś robię, że sobie działam, że tam kombinuję z tą firmą i cały czas mu robili po prostu pranie mózgu na mój temat, żeby mnie tam ukrócił, żeby mnie pilnował, żebym nie chodziła na te zlecenia, żebym tego nie robiła, tamtego. I on na początku, jak się ze mną ożenił, to był bardzo zakochany i zależało mu i szanował mnie i pomagał mi na tych zleceniach. A potem tak go zbuntowali, że w ogóle nie chodził już ze mną na te zlecenia firmy. Miał wszystko w nosie, tylko po prostu potem mnie prosił o pieniądze z tych zleceń. Ja sama chodziłam, on sobie gdzieś chodził na imprezy, potem potrafił mnie prosić, żeby mu tam dać pieniądze z tych zleceń, w ogóle mi nie pomagał. Miał tam drugą pracę, ale taką mniej płatną. I cały czas mi dokuczał pod każdym względem, żebym właśnie zawodowo się nie rozwijała, nic nie robiła. Miał cały czas problem z tym moim studiem fotograficznym, z tą firmą, z tym wszystkim. W końcu się rozwiedliśmy. No i to było tak samo po prostu jak dzisiaj z Markiem. Że wszystko mi zaczął psuć, dokuczać. To ja mam takie pytanie. No to, zawodowo, jak... rodzinnie, prywatnie i tak mu po prostu wyprali mózg, że ja jestem jakąś osobą gorszej kategorii, że ja jestem leniem. No to w duchu się ten nie zasługuje na ciebie od takich ludzi, co się trzeba odcinać. To samo było. Mówili mu tak, że on chodzi uczciwie do pracy, cały miesiąc wstaje o 5 rano, bo też miał taką pracę rano i tam dostaje te 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, a że ja jestem takim leniem skurwysynem, bo ja idę na jeden dzień i tyle w jeden dzień na przykład zarabiam, jak mam tam jakieś zlecenie, a potem cały miesiąc leżę w łóżku i nic nie robię, się opierdalam. No to spoko, no to skoro ja mogłam Skoro ja mogłam w jeden dzień albo w jeden tydzień zarobić tyle co miesięcznie, to sobie mogę potem przez 3 tygodnie nic nie robić, nie? No to mógł dążyć do tego, żeby mieć taką pracę jak ty, no. A nie się jakoś tam podcinać. No właśnie, nie? Tylko, że żeby też taką pracę mieć, to trzeba mieć wykształcenie, kwalifikacje, jakieś pieniądze zainwestować, żeby mieć taką działalność, jakiś pomysł na to i tak dalej, no nie? I tak samo tu mnie dzisiaj napadali z tym Markiem, nie?
że ja im liczę, obliczyłam im, że na samym YouTube mam więcej niż Marek tej swojej miesięcznej pensji, a robię tylko jednego live'a w tygodniu i tam 2-3 filmy na kanał, nie? No to oni tego w ogóle nie przyjęli argumentu, tylko ja dalej jestem bezrobotnym lumpem spod mostu, nie? Ela, zobaczyłabyś, że jakby Marek zaczął ich ignorować i ty byś ich zaczęła ignorować, to by się to wszystko skończyło, bo by nie mieli pożywki dalej. A to nie chodzi o to, że... Bo to nie każdy sobie może robić taki film i tak dalej, bo ja wykorzystuję całą swoją wiedzę, potencjał, jaki przez całe życie zdobywałam, żeby dzisiaj być tą youtuberką, bo się uczyłam, prawda? I te zdjęcia, i te filmy robić. I żeby to jakoś ładnie umieć zapowiedzieć, no to wykorzystuję to, że jestem tą polonistką z wykształcenia, prawda? Opisuję sobie to wszystko bardzo szeroko, więc też wykorzystuję to moje wykształcenie humanistyczne. Reklamuję sobie to, robię sobie jakieś miniatury, jakieś grafiki. To po prostu całą swoją wiedzę życiową wykorzystuję w tym kanale. I to nie polega tylko na tym, że ja się łączę na live'a, czy tam jeden film wrzucam, tylko praktycznie cały miesiąc coś tam kombinuję, żeby ludzi na ten kanał ściągnąć, prawda? A oni mi po prostu pierdolą, że ja cały dzień nic nie robię, że jeden film w tygodniu, a ile rzeczy różnego załatwiania, ile jest pracy, żeby to zareklamować i chociażby ten sprzęt kupić w ogóle. No zdajcie sobie sprawę, że przecież to trzeba cały szereg różnych czynności zrobić, żeby potem te filmy produkować, a przecież tak samo jakieś różne zlecenia sobie realizuje, mniejsze lub większe, nie? Ela, jakbyś ich zaczęła olewać, to byś zobaczyła, jakby się wspaniale zrobiło. Robiłabyś sobie tam swoje i byłby spokój. Chloe, ale to Ela na przykład może olać, ale jak tam Marek wchodzi, ciągną go za język, to zawsze to będą mieć tematy, nie? To pytanie, po co tam Marek wchodzi? No to właśnie trzeba by było mu to jakoś wytłumaczyć, no, nie wiem. A jest jeszcze z nami ten Janusek? Jestem. Słuchaj, bo ty już idź spać, wiesz, bo ty się musisz wyspać, ale musisz po prostu nam w przyszłym tygodniu coś tam więcej, wiesz, opowiedzieć, bo ty znasz tych ludzi, no nie? Bo mi chodzi o to, żeby właśnie, wiesz, żebyś powiedział to, co mi mówiłeś, że jak my się poznaliśmy z Janysem w takich okolicznościach, że on był moderatorem, administratorem na tym przystanku Kozborowo, na tym serwerze Discorda, i że po prostu ja tam brałam udział w rozmowie, był Rafatus, Marek i tam jakieś inne osoby też się dołączały. No i Janys się przedstawił, że on mnie lubi, że on ogląda moje filmy. I od razu cię tam po prostu spacyfikowali za to, ta administracja. Tak. Że nie wolno mi, nikt nie ma prawa mi nic miłego powiedzieć, tylko cię cały czas nakłaniali, żebyś mnie atakował, prawda? No dokładnie. I szantażowali cię, że jak nie będziesz mnie atakować, to cię wyciszą, odbiorą ci moda, czy tam coś w tym stylu, no nie? Czy cię odsuną z tego podium, prawda? No tak było. Także oni, to nie jest wcale uczciwa rozmowa, bo tam też jedna dziewczyna w pewnym momencie się zgłosiła, zaczęła mówić, że ona mnie lubi i tam fajne rzeczy i ją zagłuszyli. Ona tylko zdążyła powiedzieć, że widzisz, Elu, i tu jest coś takiego, że tu nikt nie ma prawa powiedzieć o tobie miłego zdania i nie zdążyła skończyć, bo ją wyciszyli. No, Elu, dlaczego na przykład na to podium nie są dołączane osoby, które na przykład cię lubią albo są nawet neutralne, tylko same takie, które pałają na przykład do ciebie nienawiścią, nie wiadomo za co. I zresztą ja sobie... czyli tam dali tego Karionera, tego Lema. No. Czyli moją konkurencję zawodową i równocześnie ludzi, którzy mają obsesję na moim punkcie. Czy ta Izabela, nie? Tak się odzywała, ona powinna od razu pana dostać za coś takiego. Ja się zagotowałem, jak usłyszałem, co ona gadała, nie? Ja myślę, że jak ci ludzie by zmienili temat na jakiś miły, to by im się nawet lepiej żyło. A tak to po prostu żyją w takiej złości, takiej nienawiści. Tam samo zło jest po prostu na tym serwerze. Ale oni nie zmienią, bo... Ja od 10 lat... Z problemami, nie? Tak mam. Słuchaj, ja jestem od 10 lat, od 2010 mam Facebooka, od 2012 mam kanał na YouTube.
od 2000 roku w ogóle na różnych grupach internetowych już się reklamowałam. I dużo osób mnie rozpoznaje i masę tych hejterów sobie po prostu wyhodowałam. Jedni już się zestarzeli, już się odczepili. Już co najmniej dwa pokolenia tych hejterów przeszły, bo teraz się pojawili nowi ludzie. To oni w ogóle nie wiedzą, co ja tam robiłam 5 lat temu czy 10 lat temu. Ja poznaję, jaki to jest hejter z którego pokolenia, no nie? Bo oni wiedzą tam o jakichś sytuacjach z, tam na 3 lata wstecz, nie? I się dziwią, jak jakieś fakty wypływają z dawniejszego okresu. To są zupełnie jacyś tam nowi ludzie, ale to są, oni przyszli, tam rozmawialiśmy z Janysem, że oni przyszli, oni się nigdy nie odczepią, bo ten przystanek Kozborowo to są z tych grup facebookowych hejtujących mnie, Porte Reguel Juni raz, dwa, trzy, Uniwersum Gawinoknaków, Ela Gawin, prawda, kłamstwa, jakieś tam manipulacje, to te grupy kilka lat funkcjonowały i tam po prostu ludzie cały czas się żywili jakimiś aferami na mój temat. Jak oni się dowiedzieli, że jest ten Discord, to tam wszyscy gruchnęli. Czyli grupy facebookowe tam gruchnęły z tych wszystkich Discordów innych, które mnie hejtują, Pijania Belweder, Radio Cyglarska, i z tych kanałów, jak Spysiński zaczął mnie atakować, a ja się mu postawiłam publicznie. Zaczęłam mówić, że on nie ma honoru, że jego słowo jest nic nie warte, bo zaproponował mi, żebyśmy się przeprosili nawzajem, po czym mnie oszukał i on mnie nie przeprosił. Ja powiedziałam, że to było takie słabe, masakra. No i bardzo dużo ludzi mu zabrało wtedy subskrypcję za to, że on publicznie okłamał, bo to jest taki brak honoru, no nie? Że on publicznie zaproponował jakiś układ i nie wywiązał się. No jego słowo jest nic niewarte, nie? I ja to powiedziałam wiele razy tak dobitnie. No to jak on ma kilkaset subskrybentów, to od razu od niego z tych antybanków ludzie gruchnęli, to jest ta... On ma serwer i grupę na Facebooku, no to natychmiast oni gruchnęli na tego Discorda, no nie? No i to są ludzie tak zakręceni, czy ci, co słuchają tego Karionera z kolei, prawda? Też mu tam parę razy ostro na czacie pisałam. No tak oni czytali, no to harat tutaj znowu, no nie? No oni się nigdy nie odczepią. No, to na przykład... No jest sens życia, no nie? To oni nie patrzą, umarliby to, że tracą czas, że mogliby co innego robić na drutach, oglądać telewizję, czy pójść na spacer z psem, czy się położyć spać. No to są po prostu psychopaci, to są ludzie z problemami psychologicznymi i z psychicznymi, i oni tam po prostu będą gnić, dojeżdżać i gryźć. No bo ich satysfakcjonuje to, żeby tylko komuś coś tam, jakąś przykrość zrobić, dojebać. Tak, ale oni będą tak długo gryźć, aż się po prostu im ślina już wytoczy z pysków, że języki im wyschną, pić im się będzie chciało, a oni nie pójdą, nie naleją sobie picia, tylko dalej będą pyskować. To oni są już na... oni tak nadają na takich falach, nie? No to Ela, ty wszystko wiesz, jacy oni są, wiesz, że tylko chcą cię atakować. No Marek też to przecież wie, bo mu to tłumaczyłaś. I jak na przykład ja bym wiedział, że gdzieś mi ludzie chcą tylko atakować i czekać na moje błędy i tam, wiesz, jeszcze jechać po mnie, to ja bym tam nie chodził. No, a ty tam wchodzisz i on tam wchodzi, Marek. No to ja tego nie rozumiem. Bo ja zrób Ela taki eksperyment i spróbuj ich olewać i zobaczysz, co się stanie. I tam jeszcze Ela, o ile ty wchodzisz, to trochę rozumiem, bo chcesz tam może coś prostować, no ale po co tam Marek wchodzi, którego ciągle tam rozhuśtowywują i różne głupoty. No ale wiesz, ile ja godzin przerozmawiałam tutaj z tym moim moderatorem Michałem Świderskim? Żeśmy zachodzili w głowę, po jaką cholerę ten Marek z tymi hejterami współpracuje cały czas przeciwko mnie. Bo on potrzebuje atencji, ale my mu tutaj możemy dać atencję. Ja się pytałam Michała, czy jakbyś miał jakąś dziewczynę i ją by atakowali, to ty byś tam wchodził i byś się udzielał, a on mówi,
No skąd? W życiu nigdy. A ja mówię, a jak ona by ci powiedziała, wybieraj, albo hejterzy, albo ja, albo po prostu z nimi będziesz mnie wyśmiewał, albo my jesteśmy razem i jesteśmy parą, a jak nie, to spierdalaj i zjeżdżaj do tych hejterów. I pytałam się Michała, i kogo byś wybrał? A on mówi, no to jasne, że kobietę, którą kocham, a hejterów bym kopnął. A ja postawiłam Markowi kilka razy taki warunek, albo ta grupa hejterska Marek Głowca-Szparek, albo ten serwer, albo tam coś innego, albo ja, i wiecie, co on wybrał? Tych hejterów, tą grupę, powiedział, że ze mną zrywa, kiedy indziej odwołał spotkanie, a raz jak mu postawiłam warunek, żeby po prostu z tymi hejterami się nie zadawał, to zerwał ze mną kontakt, nie odzywał się i jakąś sobie kobietę sprowadził tam w swoje okolice, umówił się z nią w hotelu, porobił sobie z nią zdjęcia i opublikował w internecie. Ale jak to by na nim trzeba dojść do bo tego, ja co oni mu tam takiego dają i może tutaj też mu coś takiego dać na naszym serwerze, żeby tam nie wchodził. Ja mu postawiłam warunek, albo się spotykamy dalej pod warunkiem, że ty zrywasz kontakt z tymi hejterami, albo się po prostu ode mnie odczep i sobie z nimi tam siedzi, mnie wyśmiewaj i daj mi spokój, no nie? No to on powiedział, dobra, no to ja się odczepię od ciebie, zjeżdżaj, nie zależy mi na tobie i siedział z nimi, wyśmiewał mnie i jeszcze sobie babę jakąś sprowadził. No to powiedz, Ela, czemu tak postępuje Marek? No to zachodziliśmy w głowę z Michałem, czemu? No i nie potrafiliśmy po prostu. Ja pytałam Michała z punktu widzenia męskiego, jak on to ocenia, no nie, bo ja czasami nie rozumiem zachowania mężczyzn. No, a jakbyś Marka zapytał, że to jest zupełnie irracjonalne zachowanie, kompletnie nielogiczne, że on by tak nigdy nie postąpił. No, ale zapytać Marka, czemu tak postępujesz przeciwko mnie? Niech Marek odpowie, bo po co ma kto inny odpowiadać za niego? Niech on odpowie. Ela, a może byście poszli na przykład na takie jedno spotkanie? Jest taki na pewno specjalista, który się zajmuje takimi, no nie wiem, psycholog taki dla par i może on by mu tak przetłumaczył. Może takiego kogoś by posłuchał, że tak się nie robi po prostu. Znaczy, to jest dorosły facet i on powinien wiedzieć, co robić, a czego nie robić. Dobrze, ale to po co te drugie kroki robić? Pierwszy krok zrobić? Ale wiecie co, ale to jest w ogóle dobry pomysł, tylko że ja się zapisałam, jak byłam w trakcie, już żeśmy zaczęli się rozwodzić z mężem, nie? Znaczy jeszcze przed rozwodem, byliśmy w separacji i ja zapisałam nas na taką terapię rodzinną, nie, do psychologa z NFZ-u, tam przy szpitalu na Kopernika i tam się czekało na to miesiąc czy dwa, no i oni nas wezwali, że właśnie tam zaczęliśmy rozmawiać, tylko że Andrzej powiedział, że on nie chce ze mną być, że się chce rozstać, że się chce rozwieść, nie będzie się leczył z żadnych jakichś problemów psychologicznych, że on mnie nie kocha, nie chce ze mną być. No i ten psycholog powiedział, że skoro on coś takiego mówi, no to że to nie ma podstaw, żeby tam chodzić na te spotkania. Ale to wiem, o co chodzi, to by było fajne, ale ważne, że pójdzie, bo my mieszkamy w różnych miastach, ciężko się na to dostać. Znaczy, są takie spotkania online. No, ale to... Taka teleporada. Tak, no, ale to chodzi o to, że to by pasowało po prostu pójść na z 10 takich spotkań, żeby mu psycholog wytłumaczył, jaką krzywdę mi wyrządza, co ja czuję, jaką to destrukcję wywołuje, że niszczy mnie zawodowo, psychicznie, fizycznie, no kompletne po prostu jakieś działanie na niekorzyść drugiego człowieka na kilku płaszczyznach, prawda? Albo jeśli by się na to nie zgodził, albo jeżeli to by nie wyszło, to po prostu spróbuj go tak przytrzymać i też się do niego nie odzywać. Wtedy on by nie miał nic tam do opowiadania tym hejterom na Kocborowie i ciekawe, co by się wtedy stało, no nie? Tak na przykład 10 dni albo 7. To znaczy, ja się właśnie chciałam z wami naradzić, bo ja doszłam do wniosku, że... Bo ja mam dosyć tego wszystkiego, no nie? Więc, bo ja tam po prostu tak mówiłam, ale wcale nie blefowałam, że przecież ja nie potrzebuję ani do niego pisać, ani nie potrzebuję do niego dzwonić, ani nie muszę go prosić, żeby się ze mną spotkał.
No pewnie, że nie. Tyle chodzi o to, że się i tak, tak rzadko widujemy, że rezygnując z tego, to i tak wychodzi na to, że i tak większość czasu spędzam sama. Więc jak ja nie będę się z nim kontaktować w maju, w czerwcu, czy tam w lipcu, to i tak wychodzi na to, że przez większość czasu jestem sama, więc specjalnie dużej różnicy dla mnie nie będzie, a po prostu a on zauważy, że ja się do niego w ogóle nie odzywam. Ale to nie wystarczy parę dni. Zobaczysz, że chociaż 3 pełne dni albo 4 pełne dni, to sprawa, na Podzborowie nie mieliby o czym rozmawiać już nawet. A druga sprawa jest taka, że też mnie po prostu zdenerwowała ta sytuacja z tym komputerem, no nie? Bo cały czas się rzucają o tego laptopa, nie wiem po prostu, jaki oni mają problem. I po prostu, jak ja powinnam postąpić w tej sytuacji, no bo tak, ja nie przecież ja nie będę Markowi tego komputera odbierać. A tam się po prostu wypowiadały jakieś osoby, ale nie ma teraz tutaj nikogo, no nie? Muszę porozmawiać z księgową, ale po prostu jak ja z nim współpracuję, przecież ja mam prawo kupić jakiś sprzęt i użyczyć go komuś, żeby mi ktoś potem zwrócił pieniądze. Co z tego, że to mam kupione na firmę, prawda? Przecież ja mogę kupić przykładowo aparat fotograficzny na firmę, a potem go sprzedać na przykład na Allegro. Ale on nie chce go zwrócić, bo ja tu dopiero od paru minutek jestem. Nie wiem za bardzo, o co chodzi. Nie, to nie o to chodzi. Tylko tam ludzie twierdzili, że jak ja kupiłam laptopa na firmę, to ja nie mogę tego laptopa odstąpić Markowi, z którym współpracuję jako youtuberem i prosić go o to, żeby on mi zwrócił wydane pieniądze. Ale przecież na tej samej zasadzie, jak ja prowadzę sprzedaż internetową, mam w zakresie działalności, czy mogę nawet sklep mieć, jakbym chciała mieć normalnie, fizycznie albo w internecie coś sprzedawać, no to tak, kupuję sobie na firmę cokolwiek, komputer, aparat, zakładam sobie profil na Allegro, że sprzedaje ten sprzęt z prowizją, prawda? Podaje, że EG Studio, agencja fotograficzno-filmowa i proszę bardzo, są aparaty i laptopy i ktoś sobie kupuje ode mnie to. No to ja mam prawo kupić towar na firmę i sprzedać, nie? No masz, tylko to wtedy musisz rozliczyć, nie? To tylko, no. Ale czy z Markiem to rozliczasz księgowo, te pieniądze, co ci wpłaca, czy jakieś rachunki za to mu wystawiasz? No to ja mu mogę wystawić rachunek, nie ma problemu, nie? Na tej samej zasadzie ja mogę po prostu potraktować to jako sprzedaż osobie fizycznej. No możesz, no to sprzedaj mu po prostu i sprawa załatwiona. To dlaczego oni, bo oni mówili, krzyczeli tam na tym serwerze, że ja sprzedając mu tego laptopa, czyli żądając pieniędzy za niego, to że ja dopuszczam się przestępstwa skarbowego. No skoro ja mogę kupić towar... Jest taka kwestia po prostu, żeby to pewnie spisać po prostu na umowę, tak? Bo są na przykład różne firmy, nawet firmy budowlane, które kupują busa, potem sprzedają, nawet na elektryczne. Tylko po prostu spisz z nim umowę, ty też będziesz miała wtedy podkładkę, że macie jakąś umowę na papierze i nikt się nie doczepi. Problem to był chyba taki, że jak było kupione na firmę, no to powinno to być w firmie, a to się znalazło u Marka. No to było. No nie, ale popatrz, ale jak ja kupuję, mając stoisko na Allegro, towar, to ja kupuję jako firma sobie w hurtowni. W następnej kolejności handluję tym towarem. Mogę równie dobrze iść na giełdę RTV w Krakowie, stanąć z tym towarem i sprzedawać po prostu tam na tej giełdzie, mieć taką maszynkę do produkowania rachunków, nie? I ktoś mi płaci tam 500 zł na przykład za aparat fotograficzny i ja mu drukuję paragon. A ja ale ten towar... Powinnaś wiedzieć, co to jest środek trwały. Jeżeli kupiłaś laptopa na firmę i wprowadziłaś jakoś środek trwały, to nie możesz go tak po prostu sprzedać i nic z tym nie zrobić. No ale ja go nie wprowadziłam w żaden sposób, bo ja go jeszcze tam w żaden sposób nie rozliczałam. Ja go tylko po prostu kupiłam i koniec.
Ja w ogóle po prostu, jeżeli to chyba w księgowości trzeba tam podpiąć pod dany dział, czy to jest towar, czy to jest środek trwały. To są chyba takie kategorie, jak się księguje. Tak, ale mogę to po prostu jako koszty też potraktować. Że koszt na sprzęt, czy... Ale ja po prostu mogę... Na przykład ja sobie wielu kosztów w ogóle nie wprowadzam, bo ja nie potrzebuję tyle kosztów. To jest tylko po prostu niepotrzebna jakaś tam praca. Bardzo wielu faktur w ogóle nie biorę, tylko jakieś paragony i tego sobie potem nawet na firmę nie odliczam, bo mi się nie... Po prostu nie chcę, nie? Bo za dużo tego wszystkiego. Lepiej to sobie wyjaśnię jakoś, bo teraz będzie jako koszty, a później koszty poniosłaś już, a jeszcze Marek ci pieniądze za to daje, to jakieś dziwne by było. Także lepiej to wyjaśnij sobie. No bo koszty to jest coś takiego, co już poniosłaś chyba, nie? No to już poszło, nie? A tu nagle jeszcze zysk z tych kosztów jakiś idzie. Drugi raz. Jeszcze raz. Ale po prostu chodzi o to, że... bo tam się kilka osób wypowiadało przed pokoju, a teraz widzę, że nie ma tej osoby. Chodzi o to, że ja mam prawo... możliwości rozliczenia tego, bo ja mogę mieć współpracownika, kupić mu telefon komórkowy, laptopa czy cokolwiek. Tak, i wtedy się... ten produkt mu odliczyć. Ja wiem, ale wtedy się... W ramach współpracy, prawda? Tak, ale wtedy się na przykład będą pytać te osoby gdzieś tam, czy on jest swoim współpracownikiem, nie? Jaką umowę macie zawartą? No to wtedy trzeba wiedzieć, co dalej powiedzieć. Znaczy mogę podać na przykładzie mojej znajomej, która ma działalność, jest fotografem, kupiła sprzęt na fakturę, pożyczyła mi ten sprzęt, potem wzięła kogo do siebie i zamierza go sprzedać. I po prostu no, sprzeda go najprawdopodobniej gdzieś na Aliksie, najprawdopodobniej z jakąś umową ustną, umową pisemną typu wymiana korespondencji, ale to wciąż jest umowa, więc no, moim zdaniem no, nie widzę problemu i nigdy w życiu nie słyszałam o czymś takim, by sprzęt był egzekwowany, zwłaszcza, że to nie jest sprzęt za 10 czy 20 tysięcy, tylko za no, tam 1000, 2000, tak? Wszystko zależy od tego, jak jest księgowane. No i właśnie na tej samej zasadzie ja mam kupiony ten towar, i go po prostu odstępuję, odsprzedaję Markowi. A czy masz w tych PKD sprzedaż sprzętu? Tak. Właśnie mam. Cały czas mówię, że ja mam bardzo szeroki zakres działalności. Mogę mieć sklep fizycznie, lokal, budynek i sobie handlować. Mogę mieć za pośrednictwem portalu internetowego i mam to po prostu wpisane. No to wtedy możesz zrobić, żeby ci Marek wpłacił całą kwotę, wystawić mu ten rachunek, tak jak ty dostałeś rachunek, to po prostu od siebie wystawić na tę kwotę, co dostałaś, co on wpłaci, no i będzie on miał i rachunek, i laptopa, a ty kasę. Tak, ale się jeszcze zastanawiam nad inną sprawą. A ja nie mam prawa po prostu pójść i czegoś kupić, po czym... dać to mojemu kochankowi, czy przyjacielowi, czy sąsiadowi i życzyć sobie, żeby on mi oddał za to pieniądze, skoro to kosztuje, nie? To nie jest danie komuś, tylko sprzedanie, jeżeli żądasz pieniędzy. No. Ale jeszcze jak się na firmę kupuje, to są jeszcze inne zasady, niż jakby sobie prywatnie człowiek kupił. No bo to właśnie już... Bo to no, wprowadziłaś do firmy, nie? To później ale jakoś... Ale mówiła dziewczyna, że... fotografka kupiła po prostu jakiś tam sprzęt, po czym go chce sprzedać na OLX na podstawie jakiejś umowy w korespondencji, koniec, kropka, kupuje osoba. Tak, i tą później umowę na pewno zaksięguje, że te pieniądze dostała takie i sobie w księgowości to rozliczy. No to skoro może sprzedać jakiejś osobie fizycznej z OLX, to ja mogę sprzedać osobie fizycznej, którą jest Marek Łangowski, nie? No, ale musisz wystawić na to jakiś paragon, rachunek imienny. Markowi. Markowi od siebie. No to przecież ja mogę wystawić rachunek. Ja wystawiam raz na tydzień rachunki tam z tych live'ów na YouTube. Normalnie wystawiam rachunek, podbijam pieczątką, wypełniam wszystko i koniec, nie?
Ela, a tak nie w temacie jeszcze, to chciałabym wtrącić. Jakbyś mogła napisać później do mnie na priv, to mam dla ciebie mnóstwo wskazówek takich właśnie dotyczących takich, wiesz, urodowych, no nie? O co tam prosiłaś wcześniej. To byś mi powiedziała, co dokładnie byś chciała, to ja to opiszę i filmiki instruktażowe ci też mogę zmontować. A dobrze, fajnie. A ty jaką masz nazwę? Bo tutaj zamknęło mi się. Chloe Doll. Aha. Dobra, to, dobra. Jest jeszcze z nami Janys, bo ja go chciałam wykorzystać zanim on pójdzie spać. Chyba już go nie ma. Jestem, Elu, właśnie miałem iść, ale jeszcze dam radę. Słuchaj, no to dobra, to idź już spać, tylko powiedz coś na koniec, co tam myślisz po prostu o tym towarzystwie, co z nimi w ogóle robić, co radzisz? Ja myślę, że coś trzeba z tym zrobić, że tak być nie może, bo ja się tego nasłuchałem już kilka godzin i tak szczerze głowa mnie boli od tego. Sam się zdenerwowałeś, nie? No, sam się aż zdenerwowałem. No, nie lubię się denerwować. I co, no myślę, że coś trzeba wymyślić, nie? No bo no, może być coś takiego. Ręce opadają po prostu. No bo w sumie co, nic nie zrobisz. Tak naprawdę wszystko od Marka zależy, nie? Czy albo... Ale w ogóle, ale po prostu jaka to jest w ogóle wszystko paranoja, jak... Przecież no bo... ja się uczciwie zachowuję w stosunku do Marka od samego początku naszej znajomości pod każdym względem, a oni mi cały czas insynuują, że ja go wykorzystuję, źle traktuję, okradam. Teraz mi wmówili, że nie mam prawa mu laptopa użyczyć. No kurde, no... No ale nie wiedzą, jak jest naprawdę, nie? No nie wiedzą tego i wymyślają jakieś, nie wiem... Ale wiecie, o co mi chodzi, bo mi chodzi cały czas o te live'y, o to moje youtuberstwo, żeby mi to wszystko niszczyć. Żebym się wkurzyła, odebrała mu ten komputer, żebyśmy nie robili już tych live'ów, tych filmów, bo mają problem z tym, ile tam się działo na moim kanale, ludziom się to podobało, prawda? Mm-hmm. Jakby to były... buty, majtki, rajtki, cokolwiek, to by nie mieli problemu, ponieważ jest to narzędzie, które ja wykorzystuję do współpracy z Markiem i do mojej pracy równocześnie, no to im, dlatego to tak przeszkadza, nie? Bo byli fizycznie świadkiem, jak za pomocą tego narzędzia ludzie nam wpłacali te donaty na tych live'ach, prawda? Ja to się dziwię, przecież Marek mógł sobie kupić sam laptopa jakiegoś na początek, a czy coś, i byłaby sprawa z głowy, no a tutaj takie dymy są. Ale nie, to nie ma, słuchaj, żadnego problemu, bo jest kilka możliwości, w jaki sposób sobie to można rozliczyć i nie ma żadnego problemu, ja, to jest wszystko jawne, ja o tym sobie cały czas informowałam, że mam prawo kupić sprzęt, sama wybrać, i potem z kimś współpracować i zresztą teoretycznie mogę uzgodnić z Markiem, że w dalszym ciągu wydatki na laptopa będą po mojej stronie, a ja mu tylko go daję do użytkowania i koniec. I on mi za niego nie płaci po prostu, no nie? Ja mam prawo przecież, jak jestem firmą, czy przedsiębiorcą, czy kimkolwiek, mam jakiś sprzęt do dyspozycji, mam prawo ten sprzęt dać współpracownikowi do użytkowania, no nie na zlecenie, czy cokolwiek. Miałam zlecenia fotograficzno-filmowe, to dawałam ludziom do pracy kamerę, aparat, komputer w biurze, przychodzili, pracowali, potem wychodzili, zostawiali to. Albo brali do domu. Jak jest twoim pracownikiem, no to pewnie tak, ale tam jeszcze mówili, że właśnie to jak mu udajesz użyczać, a na przykład 900 zł, że już ci wpłacił, to że to też takie dziwne użyczenie, no i takie tam dyskusje były. No to mu po prostu zrobię zwrot tego przelewu i koniec, i nie będzie już żadnych pieniędzy. Tylko jeszcze jakaś umowa użyczenia dla pracownika. Mówię, że możliwości jest bardzo dużo, ale wiesz, obowiązuje, bo wiesz co, bo ty się też tam nie orientujesz. I chodzi o to, żeby nie wprowadzać w błąd mnie i tam innych osób. Chodzi o to, że jak masz działalność gospodarczą, czy jakąkolwiek inną, to istnieje coś takiego jak umowa ustna. Nie musisz na wszystko spisać.
podpisywać dokumentów. Możesz z kimś uzgodnić, że on dla ciebie wykonuje jakąś pracę, czy prywatnie, czy w inny sposób. Uzgadniasz z nim szczegóły, wyciągasz z szafy aparat fotograficzny i udajesz, żeby poszedł i zrobił na przykład dla ciebie zdjęcia, nie? I nie musisz wpisywać do tego umowy, no, bez przesady. Przecież nie przyjdzie do mnie policja i się mnie nie zapyta, dlaczego ja kolegę fotografa wysłałam, żeby mi zrobił zdjęcia z Kalek Twardowskiego i że korzystał przez tydzień z mojego aparatu fotograficznego. To znaczy, ja to kończyłem taką szkołę ekonomiczną, to mnie uczyli, że jak jest coś kupione na firmę jako taki środek trwały, to powinno być w firmie na stanie. Ewentualnie jak się właśnie może z kimś pracuje... No ale ja tego nie mam. Ja tego nie mam zaksięgowanego jako środek trwały. No to towar wtedy, jak się kupuje jako towar, to jest środek znowuż ruchomy, no to wtedy się go kupuje od sprzedania, a nie do używania. No to w tym wypadku środek ruchomy to jest towar od sprzedaży, to wtedy Markowi to sprzedaje, on ci kasę wpłaca. Jest sprawa załatwiona. No to przecież ja go nie mam jako środek trwały, bo go u mnie nie ma w domu, tylko ja go chciałam dać współpracownikowi, nie? No trzeba Ela coś z tym robić, bo po prostu się psychicznie... No, tym bardziej, że na przykład właśnie się mówi, że się chciało dać pracownikowi, a i pytanie, czy to jest pracownik i on też na przykład 900 zł wpłacił i tak jedno drugiemu się nie... No wiadomo, jest jakaś taka sprzeczność. A przy stresie to później same choroby tylko. No. Lepiej to uregulować albo w jedną stronę, albo w drugą, nie to... Albo tam jest laptop, a u ciebie jest kasa, albo u ciebie jest laptop, a Markowi się kasa oddaje. No to albo tak, bo tak po środku to jest takie pół na pół, to takiego czegoś chyba za bardzo nie ma. Że 900 zł zapłacone. No, mówiliśmy o tym, że kupuje do sprzedaży jako środek ruchomy. Sprzedaje na przykład tobie laptopa. A ty No właśnie, i to mu odsprzedaj do końca. Odsprzedaj mu do końca i będzie sprawa z głowy, a nie, że to jakieś danie pracownikowi, nie? No bo danie pracownikowi... Uzgadniałam z nim, no. I to jest jawne, że całą gotówkę mam mi zwrócić, bo ja mu nie kupiłam tego laptopa za seks, tylko po prostu, że mam mi zwrócić i koniec, nie? No. To jak ci zwrócić... To, co ci wpłaca, nie wiem, jakoś zaksięgować i dać mu rachunek, nie? Później ostateczny jakiś... Ale faktycznie, wiecie co, uzgodnię z Markiem, żeby się hejterzy odpierdolili, że zrobię mu zwrot tych pieniędzy na konto, że komputer dostał za seks i będzie sprawa załatwiona, bo ja mam prawo kochankowi komputer za seks czy w prezencie urodzinowym przekazać i będzie faktura i pieniądze zostają po mojej stronie i koniec, nie? A masz Ela jakąś księgową? No to musisz wtedy, jak masz to jako towar, wystawić jemu fakturę na zero, a ja nie wiem, czy można fakturę na zero wystawić. Nie, no ale... No bo za seks czyli za darmo dostanie, nie? Ale to 0 zł wtedy byś musiała za to wziąć. Nie, no ale jak komuś jakby dajesz coś w prezencie, to masz prawo dać prezent, nie? Ale tu masz to na firmę. Ja wiem, ale tu masz na firmę kupioną, nie? A na firmę to trzeba to wtedy w księgowości też dobrze rozliczyć, bo jak kupisz prywatnie, to pewnie, że możesz. Ale ja nie wiem, czy można kupić na firmę i później za seks rozdawać te rzeczy firmowe. No po prostu w prezencie, nie? No ale w firmie jakoś trzeba to wykazać. Marek musiałby rachunek wystawić. Jak Marek może wystawić rachunek, jak on nie ma działalności? Może na umowę o dzieło. Oni by chcieli, żeby najlepiej im przyznać rację. Tak, dałam laptopa za seks, tak, nie myję się, tak, śmierdzę, macie rację. O nie wiem, oni takie rzeczy by chcieli stworzyć. Nie wiem, dla mnie to są chorzy ludzie z tego, co jest. Ale jedno jest pewne, bo prostytucja jest legalna i niekaralna, więc Marka... No właśnie. Marka na pewno nie wsadzą do więzienia, że dostał laptopa za seks. To właśnie tak jest i dlatego prostytucji nie można założyć na firmę, nie można jej zarejestrować, a tutaj jest...
laptop z zarejestrowanej firmy za seks, no i tutaj te no. też dziwne sprawy. Więc to też za bardzo za seks nie może być. No. Ale wiecie co, bo no to nie mogę rzeczywiście zgłaszać tego jako seks, bo ja jeszcze no. beknę za jakieś sutenerstwo potem. O, właśnie i to, że... Robią ścielmany. Że Marka wykorzystujesz, no. Możesz wrzucić... Możesz wrzucić to w kosz to jako materiał marketingowy. No, mogę po prostu w różny sposób sobie to wrzucić w koszty. Ale dobra, nieważne. Wiecie co, ja myślę, że ja tutaj się rzeczywiście poradzę jutro jeszcze księgowej, bo mam taką kuzynkę, która się zawodowo prowadzi księgowość, a normalnie to ja sobie sama tą księgowość prowadzę i mama mi pomaga moja. No, ale zapytam się tej kuzynki, bo ona jest księgową z wykształcenia, jak to najlepiej zrobić, żeby się ci hejterzy odpierdolili, ale... Uzgodnię z Markiem, że nie będę żadnych po prostu oświadczeń na ten temat wydawać, na jakiej zasadzie ja mu tego laptopa przekazuję. Niech po prostu mnie pocałują w dupę, ja się nie muszę z niczego tłumaczyć nikomu. No tylko, że później Marek wejdzie tam na koc Borowo i zaraz wyciągną od niego wszystko, on wiesz, tam zaśpiewa od razu. Znaczy, Ela, oni tak to przeinaczą, wszystko tam, co napiszesz, oni tak to przeinaczą na swoje... Na moje to najlepiej tam nie wchodzić, nie? I to wszystko. I nie myśleć, bo oni tak będą robić jakieś tam przeróbki, będą gadać głupoty. Najlepiej jakby Marek im oddał ten serwer i niech sobie tam siedzą nie, i się tam żrą. Ja to wiecie, co najlepiej zrobić, nie, myślę? Wiecie, co najlepiej zrobić, myślę? Dać jakiejś dziewczynie w mordę albo wjebać chłopakowi kosę w żebra. To myślę, że to jest najlepsze. Najlepsze do zrobienia, nie? Nie. No wiesz, Ela, to nie mów tak. Ela, bo nas zawsze... potem oskarżą o jakieś groźby moralne, więc nie możesz tak Ela, mówić. Ela, zawsze możesz... Proszę, tak, żartowałeś sobie, albo wiesz, no... no musiał... Słuchaj, będę cię musiała zbanować, bo ja jako... Ela, zawsze możesz powiedzieć z laptopem, że laptop jest twój i po prostu pożyczyłaś komuś. No, właśnie też tak po prostu dochodzi do wniosku. Ale kolego tam, ale laptop jest na firmę, więc firmą rzeczy się nie pożycza, nie? Dlaczego? Ale dlaczego nie? Ja jestem youtuberką i on i robimy razem nagrania, no to przecież widzieliście, że... Jak potem wystawi rachunek na umowę o dzieło, no to będzie uzasadnione, także wszystko zależy od tego, jak to się potem rozliczy. Ja ci powiem, że jak kończyłem ekonomię, to było tak, że jak kupujesz na firmę jako środek trwały, to masz mieć firmę. Jak kupujesz jako towar, to tylko do zbycia dalej, a nie ma pożyczania jakiegoś. Ja tak przynajmniej miałem szkołę. No, ale wiesz, teraz jest praca zdalna, więc jakby można to obronić, tak mi się wydaje. Elu, No to widziałeś... możliwe, że można, tylko Marek musiałby być jakimś pracownikiem na jakąś konkretną umowę, no bo chyba nie taką na słowo. Na umowę, nie, no na umowę o dzieło, czy o zlecenie, czy coś. No ale to raczej na papierze, bo jakby byłoby ustne, to by wszyscy ludzie sobie tak w kraju gadali byle co i by to musi być jakiś możesz... coś na papierze. Umowę o dzieło możesz z każdym zawrzeć, nie? Ale ustną czy na papierze, o to mi chodzi. A ty, który to użytkownik teraz się wypowiada? Jaki ty masz tę nazwę? Nie bać się. Ten kolega, co cały czas tu mówi, że tą ekonomię uczył. No ja, to ja się wypowiadam. A jaką ty masz nazwę użytkownika? No Shell, nazwę mam Shell. Rostowski. Shell Proof, tak? Tak, z takim byczkiem. Aha. Nie, no to ja wolałbym, żeby to... Znaczy ja wolałbym, to mi tam nie zależy, ale lepiej to doprowadzić do końca, no bo ten temat się będzie ciągnął tak w nieskończoność. A to przecież to, wiesz, ja mogę użyczyć mojemu pracownikowi, którego zatrudnię na umowę o dzieło, samochód na przykład mój. I tak na tej zasadzie może działać, wiesz. To znaczy twój firmowy czy twój prywatny? No firmowy. I on może sobie nim na przykład na wczasy pychać tam do Bułgarii? Może, jak mu pozwolę, może. I później jak coś zepsuje, to na przykład naprawę kto płaci? Jak to jest firmowy samochód? No to już ja się z nim dogaduję, nie?
Albo mu potrącam z pensji, albo jestem dobrym pracodawcą i sam za to płacę, bo na a przykład... Teraz... Ja pierwszy raz takie rzeczy słyszę. A teraz ta osoba druga, która się wypowiada, to jak ty, jaką ty masz nazwę użytkownika? W sensie ja? No, no. No, Kalgon. Przez K, tak? Przez C. Aha, dobra, nie, bo tak się pytam, bo tak. Nie, słuchajcie, my... nie, bo ja powiem, do czego zmierzam. Słuchaj, a jest Janys? Jestem. Ja tylko powiem jeszcze, co mi... Tak, ale chwileczkę, bo się chcę zapytać Janysa. A co ty, Janysie, myślisz o tym użytkowniku Shellproof? Wiesz co? Co ja myślę? Ja go tu widzę pierwszy raz. Tego z tym byczkiem, tak? Tak. No ja go pierwszy raz tutaj widzę. Nie mam zdania. Słuchaj, bo Shell, wiesz, bo słuchaj, ja cię muszę no niestety zbanować, wiesz, bo chodzi o to, że twoje wypowiedzi, no niestety nie stawiają mnie, wiesz, w dobrym świetle. To jest nagrywane, pójdzie gdzieś tam w internet. Generalnie to ja zaprosiłam ludzi tutaj do rozmowy, żeby się zastanowić, jak rozwiązać sprawę tego komputera, a ty siejesz po prostu takie zamieszanie, udzielasz takich informacji, bo ja mam udzielone zamieszanie, mam pewną jakąś orientację w tym rozliczaniu sprzętu i niepotrzebnie po prostu tu się powołujesz na jakieś ekonomiczne podstawy, bo się nie zgadzam właśnie z tym, co mówisz, ten Kalgon tutaj ma rację, no nie? I w tym momencie niepotrzebnie robisz takie zamieszanie, jakby dając do zrozumienia, że ja nie mogę tego komputera użyczyć i w ogóle po prostu cała ta rozmowa idzie w kierunku, który nie jest dla mnie korzystny. Jak ja nie mam racji, to przecież to nie ma żadnego znaczenia dla ciebie. No nie, ale po prostu ty mi negatywny PR jakiś tworzy, prawda? Znaczy, wiesz, no on uważa po prostu inaczej, no za chwilę więc... ktoś mi zarzuci, że ja w ogóle jakieś oszustwa, wiesz, że robię i tak dalej. No to... Ja to mówiłem... Skoro takie informacje, to by ale... było, żebyś w ogóle się nie wypowiadał. Ja mówiłem w trosce o ciebie, żeby to lepiej wyjaśnić tą sprawę. Ale nie masz, właśnie chodzi o to, że nie masz racji... I to nie ma podstaw żadnych ekonomicznych, bo ja... Znaczy on tak pojmuje troszkę, wiesz, Ela, on tak po prostu bierze bardzo wprost jakby przepisy i nie można jakby odebrać mu racji, tylko że jakby no potem no życie jest życiem i to mimo wszystko, wiesz... Ja tylko mogę powiedzieć, co w szkole miałem na wykładzie, miałem tak mówione, o tym mówię, nie? Że jak się wprowadza coś na... Słuchajcie, przepraszam was, ale zbanowałam tego Shella, bo tak jak mówię, te jego teorie nie są mi, w ogóle mi one nie pasowały i on działa na niekorzyść w tym momencie mojej firmy, no to dlaczego ja mam po prostu go tutaj trzymać na tej rozmowie? Znaczy wiesz, no on miał jakiś pogląd, nie, ale no mówię, a propos tego laptopa, no to możesz w różny sposób rozwiązać. No właśnie, i też mam taką wiedzę, niepotrzebnie cały czas robił zamieszanie, jakieś po prostu problemy i tak dalej. No. Ale ty masz kogo tam się poradzić, z kim pogadać na takie tematy? Tak, oczywiście, że tak. No to tam... Ale ja wiem, ja sobie już wiem, jak ja sobie to rozliczę. Tylko po prostu nie pasowało mi, bo on mi tam po prostu jakieś przedstawia hipotezy. On nie ma żadnego wykształcenia ekonomicznego, bo to, co mówił, to jest niezgodne z prawdą. No to co będę po prostu to negować, jak ja wiem, że tak nie jest. Ela, jak ci się nie podoba, to banuj. Tyle, jak się lepiej poczujesz, to banuj. Się tam nie przejmuj, nie tłumacz. No nie, bo ile on powiedział 100 zdań, że sprzedać nie mogę, użyczyć nie mogę, za seks stać nie mogę, kurwa. No to tylko seks, po prostu dać. Za seks to ja bym też, Ela. Rozbić go i... Ela, za seks ja bym też odradzał, wiesz. Ale użyczyć możesz. No. Także za dymę robił. Skąd Boże, tylko kwestia potem, czy ci się bardziej opłaca ten laptop wziąć dla siebie, czy dać komuś w prezencie, jakby to tylko taka kwestia, nie?
czy ci się to opłaca. Ale ty, bo ty jesteś tym kargonem, tak? Tak. A ty masz jakieś tam podstawy takie, coś tam, masz jakiś kontakt z kimś, kto ma firmę, bo skąd masz taką wiedzę? Znaczy, no ja mam firmę już od 10 lat. No, no właśnie, dlatego to, co mówiłeś, to po prostu dla mnie ma sens. A ja tego Szela przywrócę, tylko chciałam powiedzieć tu innym osobom, bo ja znam tego Szela, bo on już była taka. Urwało cię. A on tam negował cały czas to, rozumiecie? Więc po prostu też go już kiedyś wyciszałam, wiecie? Także przepraszam bardzo, że ja tak zareagowałam. Wiesz, on w taki akademicki sposób podszedł, taki szkolny, wiesz, nie tak jak to, wiesz, masz... jak to w życiu jest, to się stosuje różne tam wygibasy. A ty masz tą firmę jaką? Jaka znaczy branża? Ja teraz to, wiesz, to ja za granicą, ale mniej więcej zasady są podobne, także wiesz, to tak podobnie działa, nie? No, to czyli mówiłeś na przykład, że możesz komuś użyczyć samochód, nie? Możesz. Kupiony na firmę i on wcale nie musi tego do celów zawodowych, do współpracy z tobą wykorzystywać, no nie? No nie. Bo on się pytał, czy że może tym samochodem jechać na wakacje. Ty powiedziałeś, jeżeli ja wyrażę zgodę, to tak. No tak, no może, nie? Taki przykład, nie? A wiadome jest, że wy tego laptopa po prostu ja go kupiłam, żeby pracować na nim, no nie? No wiesz, tym bardziej, że jakby jakieś tam masz plany, powiedzmy, współpracy z Markiem i że ten laptop faktycznie w jakiś tam sposób będzie na ciebie pracował, nie? No tak, bo no, dlatego, ale tak, że planowaliśmy tam... bardzo szybko jakieś następne spotkanie, a ja mam tylko jednego takiego dobrego laptopa, używam go z córką i nie mogę go zabierać na wyjazdy, bo nie będzie miała wtedy do szkoły. No właśnie, i tu jest tylko jedyny dylemat, czy tobie nie jest bardziej potrzebny taki laptop niż Markowi na przykład. Nie, to jest nieważne, tylko mówię, że po to go namówiłam go, żeby on po prostu miał, żebyśmy na te wyjazdy mieli po prostu na czym robić te live'y, bo ja swojego nie mogłam zabrać. Ten no, tak. Laptop to tak średnio działa? Kto, słucham? Ten, co wcześniej miał tego laptopa, to on tak średnio działa? Coś tam nie tak z nim było? Tak, on się już nie nadawał do żadnej tej pracy. Długo się ładował, to live'y by na nim nie poszły, już tym bardziej montaże filmów czy obróbka zdjęć. Ale dobrze, to nieważne, ja sobie to z Markiem tam uzgodnię. Ale to można dostać po prostu... Już mnie właśnie ten Shell mnie też zdenerwował, wiecie? Ale ty nie możesz się stresować, wiesz, ty jak ktoś ci gada jakieś takie rzeczy, to po prostu jak masz tam kogoś, to sprawdź, spytaj się, wiesz, nie wiem, zadzwoń do urzędu skarbowego, się spytaj, bo to, wiesz, to naprawdę to można dużo, to nie jest aż takie związane ręce, wiesz. Tak, a też tak technicznie, discordowo, jak ktoś po prostu mówi coś, z czym się nie zgadzasz, to po prostu powiedz, że sorry, ja cię teraz wyciszam. I sobie te osoby wyciszaj, no nie musisz się nadwyrężać i od razu banować, prawda? Tak, aha, bo ja mam możliwość wyciszania, nie? Tak, tak, pojedynczego użytkownika, który ci się nie podoba, możesz sobie wyciszać. I po prostu ja go wyciszam w ten sposób, że mu co, ten mikrofon, czy tam wchodzę w niego? Ela, nie wchodź w niego, proszę. Czy to jest tam na poziomie zarządu? Gdzie się to wycisza? Klikasz po prostu w tego użytkownika, na przykład na teraz jak jest rozmowa i będziesz miała opcję po prostu wycisz. I nie będziesz tej osoby konkretnej słyszała, która cię tam denerwuje czy cokolwiek. A tak, tak. A tu jest akurat się mi pokazała taka dziewczyna, ale bzdury, to ona tam siedzi cały czas, ten hashtag 6734. Ona fajna jest, ona jest w porządku. Ale czy ona tam przypadkiem na Kozborowie mnie cały czas nie wyśmiewa? Czy ona jest u nas? Nie, to jest nasz użytkownik, nie, ona tak? Jest u was, no jest na Gangusie. Ale ją chyba też widziałam na...
Aha, ale ona jest fajna, tak? Tak, to nie hejter, no. Aha, przepraszam, że tak mówimy o tobie, ale bzdury poza twoimi plecami. Bo nie wiem, dlaczego jakoś mi się ta twoja nazwa i zdjęcie źle kojarzy. I się wystraszyłam, że to ktoś z tego Kozborowa. Ale patrzę, że tu masz fan, kotek, psychofan, Eli, stary pranie i ganguś. Rzeczywiście rank. Ale kto zrobił tą rangę stary pranie? Ale wiecie o co chodzi właśnie... Jest jeszcze trochę osób teraz z nami, prawda? Właśnie mam po prostu o to żal tak do Michała, nie? Tego moderatora. No bo on ma działalność gospodarczą tak jak ja. On mógłby mi porozmawiać ze mną przez telefon i pogadać ze mną o tym laptopie, coś mi poradzi, bo on też masę sprzętu kupuje i tak dalej. No i widzicie, tak, jest teraz na tej głosówce, no to nie może się odezwać. Zadzwonić, no to nie zadzwoni, bo on do mnie w ogóle od 2 miesięcy nie dzwoni. A jak do niego napiszę i się zapytam, to będę czekać tydzień na odpowiedź. No i po prostu taka sytuacja jest z Michałem. A szkoda, bo ma działalność gospodarczą, mógłby mi udzielić jakiegoś wsparcia. No a może jakiś zabiegany jest ostatnio? No ale był tutaj na tej rozmowie, nie wiem czy dalej jest. Podejrzewam, że... No i mówię, on jest dalej tutaj włączony, nie? No a nie mogę się go zapytać, bo się nie odzywa, no. Ale dobra, no to nie szkodzi, bo tak jestem, cały czas się nie mogę uspokoić po tym po prostu przesłuchaniu. A wiecie, co jeszcze wam chciałam powiedzieć? Bardzo się przejmujesz, a Ela, pamiętaj, że to jest tak, że na biznesie, na reklamie i na medycynie to się wszyscy Polacy znają. Ela, gdyby nie ty, to by w ogóle Kocborowo nie istniało, by nie miało pożywki. Wszyscy żyją z ciebie, Ela. Kurde, były mąż za mnie żył. No. Marek za mnie żyje, kurwa. Jesteś jak ta sosna i same chuby na tobie rosną. Ale Marek był dzisiaj grzeczny i w ogóle tam mówił Ela, że cię kocha i tak dalej. I że chce z tobą być. No, tylko tam później z Ubu gadał, to był taki spokój w miarę z tego, co ja słyszałem i nawet się normalnie tego słuchało, ale później dali głos właśnie tym patusom, co tam siedzą najczęściej, no to oni mu zaczęli jakieś tam pytania takie dziwne zadawać. No wiem. Ja też chciałam powiedzieć taką rzecz, to jutro będę musiała jakoś to na live też powiedzieć, że bo oni mnie zawsze doprowadzają do szału. Więc ja zaczęłam tam krzyczeć, że Marek dla mnie nic nie znaczy, że od początku go okłamywałam, że tylko z nim się kontaktuję, żeby mieć te odsłony tych filmów, że po prostu się tam z kimś umówię, spotkam, że mam go w nosie i tak dalej, nie? No ale to oczywiście nieprawda wszystko. No, w nerwach wszystko, no wiadomo. Ja im to mówiłam na przekór, to wiecie o tym przecież, że po prostu... Mam w dupie te odsłony i te filmy, bo ja z tego, jakbym nie robiła o nim, to bym robiła o czymś innym. Równie dobrze mogłabym o krakowskim zoo robić, albo po prostu, nie wiem, o zabytkach, czy tam z kimś innym nagrywać. I to przecież to jest tylko kwestia pomysłu. Niech Marek wróci na nasz serwer, to mu też damy atencję, bo on tak potrzebuje chyba trochę, żeby ktoś tam się zainteresował nim. No tak, bo na przykład właśnie on wchodzi, nie? I wszyscy się na niego rzucają, przepędzają go cały czas. Już jak mnie nie ma, to wszyscy go szczują, nie? No to on nie wchodzi, bo się boi, czuje się niekomfortowo, wychodzi, nie? A ja bym chciała, żeby tutaj był, prawda? I ludzie tego nie rozumieją, na moim własnym serwerze go cały czas atakują. Nawet ja go mogę zaakceptować, chociaż mam do niego żal, że cię krzywdzi.
No, ale próbuję wytłumaczyć różnym osobom, że chcę, żeby on się komfortowo czuł, bo wolę, żeby był tutaj niż tam. To cały czas wszyscy mu skaczą do gardła i nie da rady poprosić. Chyba po prostu będę normalnie banami szczelać. Wiesz, i odbierać ludzie... rangi, jak nie będą ludzie się do niego miło zwracać. Ludzie czasami się robią na przekór, a wiesz o tym, nie? Tak, tak, no bo to jest niby są osoby, które mi sprzyjają, a również cały czas go tutaj atakują, nie? No dobra, zrobił co zrobił, no ale jest to facet, z którym się spotykam i w moim interesie jest, żeby on tutaj przychodził i chciał się ze mną kontaktować, ze mną współpracować i ktoś, kto go atakuje na serwerze, działa na moją niekorzyść, nie? Zrób taki pokój oficjalny, że zaczął od nowa, że Marek jest umieszczany, to mu się odechce na tamten serwer wchodzić i będziemy mieli dla niego i w ogóle, bo tak mi się wydaje, że on potrzebuje takiej atencji trochę, nie? No tak, tak, no bo cały czas ja tam piszę o nim ciągle, że jest taki, 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 nie, ludzie go atakują, a po prostu... No bo są źli, że cię krzywdzi, nie? Mają za złe. A w ogóle najbardziej mnie denerwuje to, że ludzie mówią tak, olej go, znajdź sobie innego, bez problemu sobie znajdziesz. Po prostu, po co ci on jest? I tak każdy tylko, no nie? A ja po prostu całe życie, no, różne osoby spotykałam, ale to jest naprawdę bardzo trudno trafić na jakąś osobę, z którą się fajnie czujesz, z którą lubisz przebywać, że się zaangażujesz z jakichś tam powodów. Czyli tylko Ela go po prostu lubisz, tak? Lubisz z nim spędzać czas, być przy nim, tak? No tak, ja go uwielbiam, ja go kocham, ja po prostu chcę z nim jak najwięcej czasu spędzać. No to musimy go przenieść na ten serwer, zaakceptować go, polubić. Mi się wydaje, że Marek się cieszy też, że ma swój serwer i też mi się wydaje, że jak on zakładał to kozborowo, to mi się wydaje, że nie wiedział, że to po prostu tak się potoczy w taką gorszą stronę. Ja bym chciał powiedzieć Eli tak troszkę na pocieszenie, że ja troszeczkę uważam, że te wszystkie jakieś takie dramy przeciwko tobie na Kocborowi i tak dalej, to jest troszeczkę, że Marek próbuje zrobić content, wiesz, żebyście mieli jakby coś, co nakręca ten wasz wspólny biznes, jaki jest ten YouTube. Wiesz, tak ale sobie odbieram, że to nie jest przeciwko tobie. Nie no, ja jestem na początku... Tak, tylko na przykład to tak było, ale myśmy już zaczęli z Markiem od 2 tygodni ustalać, on cały czas się deklarował, że będzie to wyciszał, nie będzie mnie hejtował, będzie tych ludzi uspokajał, a oni nie chcą przyjąć tego do wiadomości, tylko cały czas on mówi, uspokójcie się, zostawcie ją w spokoju. Nie wchodził tam na to Kozborowo 2 dni, napisał im, że mają zamknąć ryje i siedział u nas, nie? Popłakali. I oni nie przyjmują tego do wiadomości, że on im mówi, żeby się ode mnie odwalili, tylko są na tyle bezczelni, że w jego obecności dalej mi skaczą do gardła. No to powiedz Markowi, żeby się tu przenosił na ten serwer i też będziemy tam, wiesz, atencję mu dawać i będzie fajnie i Milusia w końcu. Wiesz, a Janys, bo ty mówiłeś, że Marek nie wiedział, że to pójdzie w tym kierunku, ale no bo Markowi brakuje wyobraźni, bo ja z Michałem od razu wiedziałam, że to jest jakieś gówno od pierwszego dnia, bo... Tak, Elu, tylko że pamiętaj, że Marka serwer ja zakładałem z użytkownikami tutaj, którzy na tym serwerze to byli trolle, którzy byli zbanowani, nie? I oni na początku mieli takie założenie wszyscy, żeby założyć serwer, na którym będzie totalna, no po prostu, że każdy będzie robił co chciał. No, no właśnie, Marek... no właśnie, bo ty wiesz jak to było, bo to przecież ty zakładałeś to z Markiem. I Marek się po prostu na to zgodził, żeby zrobić taką kontrę i to... Administracja to w większości są tacy ludzie, którzy cię nie lubią, nie? No, którzy cię nie lubią po prostu. I a i tak, nie lubią, to jest mało powiedziane.
I to się teraz rozhulało na taką skalę, że tam jest po prostu no, taka patologia. I Marek teraz jakby im to po prostu zabrał, by dał parę banów, no to oni już by go znienawidzili i by go zjedli. No ja też rozumiem, że on też boi się, czy tam nie chce podpaść. No Marek troszkę w rozkroku stoi w tym momencie, wiesz, bo on mimo wszystko chce też mieć tych swoich fanów, żeby troszkę dorównać tobie, pamiętaj o tym, nie? No to... I, no. Tak jak Ela u nas. Fajnie by było, jakby w końcu był taki trochę milszy kontent, bez jakichś tam płaczów. I... No ale wiecie, no to zawsze troszeczkę no, ludzie oczekują pewnych rzeczy i jakby, wiesz, no artysta się próbuje dopasować jakoś. Ale tam. Nie, bo Marek ma jakieś problemy z lojalnością, bo... Może zaproponuję właśnie Ela Markowi. Ja miałam moderatorkę, tą Martynę Zadrożny, która... sobie tam wypiła na live'ie, zaczęła Marka wyśmiewać, grozić mu mnie wyśmiewać, a wcześniej cały czas z tą drugą moderatorką Kaśką Czerzniak próbowały na mnie wywierać presję, żebym się z nim nie kontaktowała w październiku, jak ja zaczęłam sobie nagrywać, że on mi się podoba, że ja go lubię, że ja go chyba kocham, że chcę, żeby przyjechał, no to one jakieś miały z tym problem i zaczęły mi jakieś instrukcje udzielać, że to nie jest mężczyzna dla mnie, a przecież to jest moja sprawa, ja nie muszę się jakichś obcych kobiet, których ja na oczy nigdy nie widziałam, tylko mi moderują kanał, ja nie muszę się ich pytać o zgodę, czy ja mogę się z kimś spotykać, prawda? No i ale to one mogą temu Markowi zrobić, to z pracy go przecież nie zwolnią, to memy na niego porobią. I chodzi o to, że ja usunęłam tą Martynę Zadrożny z moderacji, bo Marka obrażała, zerwałam z nią kontakt, współpracę, napisałam oświadczenie, że nie wyrażam zgody, żeby ona go obrażała i zerwałam z nią kontakt. I potrafiłam, ktoś go obraził, ja z nią zerwałam współpracę za to. I ona się teraz na mnie mści cały czas. I ja potrafiłam tak zrobić. A on się z tą kobietą umawia na spotkanie, kurczę, gdzieś tam. I z tą drugą. Ale które, wiesz, Ela, on chyba myśli, że to on... pisały na live, na czacie, że jemu trzeba dać wór na głowę i wrzucić go do Wisły. Różne jakieś wyzwiska pod jego adresem, a potem pod moim jeszcze. On z nimi jedzie na spotkanie. Ela, mogę coś zapytać? Tak, tak. Ja chciałem tylko zapytać, czy ty jesteś pewna, że to jakby jest przeciwko tobie, czy to może faktycznie jest, wiesz, takie budowanie kontentu jakiegoś, żeby się coś działo, żeby, wiesz, takie troszkę tak jak, tak, troszkę tak jak ty pamiętasz, mówiłaś z tymi, z wyciekiem nudesów. Z Kim Kardashian, wiesz, troszeczkę może Marek też... No ale posłuchaj, tak. On sobie buduje kontent bez porozumienia ze mną w tym momencie, bo ja nie mam mojej zgody na to działanie, bo mnie to wykańcza psychicznie i fizycznie to wszystko. To rujnuje mój wizerunek, moją firmę, wszystko co ja od 20 lat buduję, to żeby Marek sobie zbudował kontent, to oni mi to wszystko rozpierdalają teraz. Ela, jak ja cię zrobię na bóstwo, to Marek o Kocborowie zapomni w 5 sekund. Widzisz. Przecież ja od 20 lat próbuję jakoś dojść do czegoś. Setki godzin różnych działań, nie? Wreszcie zaczęło mi się coś udawać. No to chmara jakichś ludzi próbuje mi to rozwalić i zaangażowali Marka jeszcze do tego, żeby przyłożył się do tego. No. Wiesz, Ela, bo jak to mówią, gimby nie znają, nie wiedzą, jak to było na początku, jak się zaczynało, wiesz, działalność i tak dalej, żeby teraz coś się działo, więc wiesz, nie zrozumieją nas. Ela, spróbuj ich ignorować parę dni, ciekawe, co się stanie. Przecież ja 20 lat różnych rzeczy próbowałam w życiu. I tego, i tego, i tego, a może to, a może tak. I cały czas się czegoś uczyłam i cały czas coś robiłam. I co by tutaj robić, żeby i zarabiać, i jakoś zabłysnąć, i jakoś zaistnieć, i mieć satysfakcję z tej pracy, no nie?
i w końcu zaczęło się jakoś fajnie to wszystko toczyć, to mnie teraz chcą za to zabić, no. Zignorować ich na parę dni i zobaczysz, że może coś się uspokoi. Nie będą mieli o czym gadać. Bo oni tylko czekają, aż ty wejdziesz na ten ich serwer i wiesz, pogadasz z nimi. Ale zobacz, Ela, bo ty czasami tak wydajesz się, jak nam na przykład nagrywasz filmy, jakieś te daily vlogi, to tam tak brzmisz, jakbyś właśnie była pogodzona z tym, że są hejterzy i tak dalej, i że to jest element jakby tego całego świata popularności. A tak się bardzo przejmujesz tym wszystkim. No wszyscy youtuberzy mają hejterów, wiesz? Nie wiem jak wam, ale na przykład mi się tak fajnie ogląda takie odcinki, jak Ela jest taka zadowolona, tam sałatkę sobie robi, coś tam, aż przyjemnie się to ogląda, no nie wiem jak wam. Ja lubiłem opowieść o sukience, którą cięła pani redaktor, a Ela była bez majtek. Uwielbiam tą opowieść. No. I jeszcze tak. No ale to tego teraz akurat nie będę opowiadać, bo mi się nie chce, tam niektórzy nie wiedzą, nie. Ale... No, ale bo tam jest ten film na kanale też u mnie. Tak. No i ona mi powycinała w te dziury z tej sukience i tam było widać, że nie mam tych majtek na sobie, tak na dobrą sprawę. Bo była taka sytuacja, że powiem tym osobom, które słuchają... Że byłam na benefisie Ksymeny Zaniewskiej w Teatrze Stół w Krakowie. Ksymena Zaniewska to jest taka, to była taka projektantka, ona chyba już nie żyje. I ona współpracowała bardzo dużo z telewizją. Projektantka odzieży. No i ja się spóźniłam, nie było już sukienek żadnych. A strasznie chciałam wystąpić, tam był chyba ten Hanuszkiewicz też i on wziął jakiś materiał, taki byle jaki, mnie po prostu wziął i zawiązał tym materiałem, no i odbijała się bielizna po prostu pod spodem mnie i on mówi, żebym zdjęła tą bieliznę, że to się odbija, że to źle wygląda, żebym tego nie miała, to ja sobie zdjęłam stanik i majtki i tylko byłam owinięta tym materiałem, poszłam na scenę, tam prezydent miasta Krakowa siedział, Jacek Majchrowski. A to było takie taka zielonkawa sukienka? Tak, złota. No i ona tam każdą osobę coś tam pokazuje, jakie to sukienki, i w końcu podeszła do mnie i się patrzy, kurde, jakaś dziewczyna w jakąś szmatę zawinięta, nie? I oni tam, no prosimy panią zawiniętą. I ona tak kombinuje, co by tu zrobić i stwierdziła, że zacznie robić takie nacinki jakieś takie. Będzie tak nacinać, takie dziury robić w tej sukience. I zaczęłam ciąć od góry do dołu to w poprzek. No i tam na brzuchu, na biuście, harat, klas, powycinała mi po prostu dziur, a ja wszędzie bez majtek, bez stanika, bez wszystkiego. I kurde, performance. I ci ludzie na tej scenie się tam patrzą, nie? No ale co ja miałam powiedzieć, jak tam był teatr cały ludzi, telewizja to transmitowała, to co ja miałam powiedzieć? Halo, ja nie mam majtek, nie mam biustonosza. Ci pabli wyszła. No to ja stałam prosto, dobra, no to trudno, co najwyżej kawałek tyłka mi wyjdzie, no i trudno, nie? No i jak ona się zorientowała, że ja tam nie mam nic pod spodem, no to mi się wyhamowała z tym cięciem, a już było za późno. I ten dyrektor tego teatru Stół, Krzysztof Jasiński, on za nim mówił, bo tam zobaczył też. A on mnie znał wiele lat, wiedział, jak ja się nazywam, że Ela Gawin, nie? I on tak się zdeprymował, że on dziękujemy pani Ewo, bo on prawo nie pozwolił, bo nie tam on na imię, nie? Pani już idzie. Tak. I to mam na nagraniu, a ten prezydent Krakowa, ten Jacek Majchrowski, tak się patrzy, nie? I tak się na mnie, i tak się śmieje, tak. No i tak zrobili ze mnie pośmiewisko. Nie, no, no jakie pośmiewisko, Ela. Dobrze, ale wyszłaś tam. Elu, czy ja mogę mieć pytanie do ciebie? Tylko skończę jedno zdanie, że nagość w teatrze to jest akurat do przyjęcia, więc ludzie myśleli, że tak miało być, nie?
No, a ja, ale momencik z tym pytaniem, tylko jedną rzecz, bo jeżeli z nami jest Janys, to idź spać, Janysku, już. Jesteś? Zasnął chłopak. Jestem. Idź spać, bo ty o której wstajesz, bo ty nie możesz iść później do pracy, to idź już spać. Mi już nic ciekawego, o tym Kozborowie już nie będę nic mówić, wiesz. Dobrze, jutro zadzwonię, to pogadamy sobie. Bo ja tylko chciałam jedną powiedzieć rzecz, że już myśmy dzisiaj gadali przez telefon, nie, wczoraj, nie? Nie, wczoraj, ja dzwoniłem, ale ten... No, wiem. Chciałam podziękować bardzo Janysowi, bo wczoraj chyba ze mną półtorej godziny rozmawiał, uspokajał mnie tam w sprawie Marka. Bardzo dużo mi właśnie mnie wspierał, pomagał mi i tak samo ten drugi moderator, bo Janys jest naszym moderatorem i też ten Mariusz Mruk też dużo ze mną rozmawiał, jak gdyby nie Janys i Mariusz, no to Kornel i Mariusz, to bym, nie wiem, chyba bym się załamała. Także bardzo chciałam podziękować ci wszystkich. Nie, dziękuję, Ela. Że ja jesteś lubię kochany. No, ale jak z jakieś głupoty ci opowiadam, jakby słuchasz, dlatego idź już spać, bo wiesz, już masz mnie chyba powyżej uszu. No nie. Nie dość, że słuchasz tych głosówek, wchodzisz na telefon, siedzisz na live, na telefonie udzielasz mi porad, co mam zrobić, żeby Marek mnie kochał. Telefon zakochania. A on w ogóle nie chciał być do nas, przyjść na serwer. Ja go cały tydzień prosiłam, żeby olał to Kozborowo, do nas przyszedł. Nie chciał być adminem, a teraz nie chce wyjść z głosówki do spania. Ela, do mnie też zawsze możesz zadzwonić, jak masz ochotę. Dobrze, to idę spać, jeszcze sobie posłucham najwyżej. Dobranoc, Elu. Na te minuty wspólne nic nie będę mówić. No, to pa, dobranoc, papa. Dobranoc. A kto to mówi? Która to dziewczyna mówiła, że do niej mogę zadzwonić? Chloe Doll. Aha, Chloe Doll, aha. Tak, tak, sorry, bo wiesz co, bo ja nie patrzę sobie. To ja. Ale dobrze, wiecie co, powiem wam, że tak się strasznie tym zdenerwowałam, że dopiero teraz czuję, że jak mi ta złość dopiero przechodzi. Bez sensu się przejmujesz takimi rzeczami. Bo zauważyliście, że na początku byłam taka podenerwowana, a teraz już tak lepiej trochę, nie? No to jak tu wejdziesz, pogadasz, to ktoś się rozśmieszy, zmieni się temat i tutaj naprawdę można porozmawiać jak ludzie i się pośmiać. No. Ktoś bąka puści. Ale ja się bałam, że mi ta złość nie przejdzie, bo już długo rozmawiamy, chyba z ponad godzinę, nie? No i przeszło. I cały czas... Ja miałam do ciebie pytanie małe. Dwie godziny, przerwę zaraz. No bo o północy zaczęłam, a jest 1:45 i dopiero o 1:45 wreszcie czuję spadek tego napięcia, kurde. Dwie godziny potrzebowałam. A właśnie, Ela, ja do ciebie napisałam na jakimś tam pokoju, ale chyba nie odczytałaś, jak kroiłaś tą sałatkę, to wiesz, jak ładnie wyglądasz w takich spiętych włosach, powinnaś częściej tak spinać sobie. O, no dokładnie, super cię w takich spiętych, serio, tak świeżo, młodo. No ja wiem, że mi jest ładnie w spiętych. Różne, w ogóle w różnych fryzurkach też by mi było ładnie. Tylko ja jestem takim upartym osłem, że ja się uparłam na jedną fryzurę od 30 lat. I cały czas mam non-stop taką samą fryzurę. Ela, to może czas przewrócić stronę i zrobić nową fryzurę. Mogłabyś wyprostować włosy. No, ale to wiesz, niszczą się. No, to niszczy bardzo. Ja mam delikatne, bo ja trochę się tak nie do końca zdrowo odżywiam, no nie, bo to piwo, mało jem. I to trochę, nie, ja tego alkoholu nie piję dużo, ale wystarczy, że tam nawet to piwo to już ci wypłukuje te witaminy z organizmu, nawet jedna puszeczka. Jej, tak dalej czekam, aż mi odpowiesz na pytanie. No. A jakie to pytanie? Czy ty w ogóle nie uważasz, że ty stworzyłaś Marka jako osobę, jako youtubera? No, dokładnie.
I jakby dlaczego ty się tym tak bardzo przejmujesz? Przecież on bez ciebie by w życiu nie istniał i nie istnieje bez ciebie. Ani Kocborowo. No ale nic by nie istniało, gdyby... No. Przecież od tylu, od kilku lat... Ja tylko się wtrącę. Nie mówcie tak o Marku, że bez Eli by nie istniał, czy coś takiego. No to jest też trochę słabe. Ale co ty mówisz, że to jest słabe? Przecież my dobrze o tym wiemy, że ale nigdy by to od niej nie istniał. To jest dlatego słabe. Ja przepraszam. Dlatego słabe, że Marek zaczął robić coś na YouTubie, na internecie, żeby poznać Elę. Czyli on najpierw stał się jakimś tam YouTuberem, żeby poznać Elę. Zrobił jakiś effort, więc nie można tego nie docenić. Ale myślicie, żeby miał taką oglądalność, tyle subów, gdyby nie Ela? Nigdy w życiu. Nieważne to jest. Ważne jest to, że stał się... No ilu z was teraz by siadło przed kamerą i zaczęło gadać cokolwiek? Ale to jest bardzo ważne, bo gdyby nie Ela, to by nikt nie wiedział. Ja rozumiem, że on potem troszeczkę zyskał punktów przy Eli. To jest troszeczkę? Oczywiste. Proszę cię. No dobrze, ale zrobił effort, żeby Eli zaimponować i uważam, że o to chodzi tutaj Janysowi, że trzeba to docenić troszkę. Nie, ja uważam, że bo to jedna osoba ma rację i druga, że z jednej strony to ja wiem o tym oczywiście, że ma tą oglądalność i to wszystko dzięki mnie. No ale on sobie zasłużył na to, bo się mu udało uzyskać moje względy, zainteresować mnie sobą, no i naturalna kolej rzeczy, że to wszystko ma, no nie? Ale równocześnie on, na przykład dlatego chciałam mu tego laptopa kupić, czy tam w innych sprawach mu pomagam, bo ja uważam, że on tak samo dużo wysiłku wkłada w te robienie tych filmów, jak i ja. I z jednej strony ja tworzę mu tą widownię, ale on tak samo mi, no nie? Ale bardzo wdzięczny powinien ci być, tak mi się wydaje. No, ale wiesz, on też bardzo dużo wkłada pracy, bo praktycznie... Wiesz, nie byłoby mi tak łatwo znaleźć kogoś innego chłopaka, mężczyznę, żeby chciał występować, równocześnie, żeby mi się podobał i był moim kochankiem i jeszcze, żeby robił live'y i wiesz, i to wszystko naraz. Tego by się nie dało z drugą osobą stworzyć. To właśnie dlatego dla mnie Marek jest wyjątkowy, no nie? Jakby ja to rozumiem, wszystko okej, okay, ale ja na przykład o Marku nie wiedziałam nic, dopóki się nie pojawił obok ciebie, więc nie mówcie, że był jakimś tam youtuberem, bo ja też sobie mogę założyć kanał i być jakimś tam youtuberem. Dzielił się na tobie. Ale przepraszam, jeszcze raz powtórzę tobie, żebyś zrozumiała. Marek został youtuberem, jakimś tam youtuberem, żeby poznać Elę. Podjął to wyzwanie, żeby zostać jakimkolwiek youtuberem. No super, ale teraz są obrazy. Żeby zaimponować Eli, rozumiesz? O to chodzi, że teraz jakby... Okej, wszystko rozumiem, ale to po co on teraz obraża, skoro wszystko, co ma, dostał od niej. No bo on teraz ma taki troszkę chyba swój pomysł na to, jak robić content i chyba za bardzo szuka... Jak Ela płaci afery. Za wyjazdy, jest fajnie, no to jest super, to się pokazuje. No to akurat wiesz, no Ela mówi, że płacą po... Ale nie, po za wyjazdy płaci dokładnie. Na pewno. Tak, więc jakby ja tego w ogóle nie biorę pod uwagę. Okej, okay, jakby rozumiem, chodzi mi tylko o to, że jak jest fajnie, to jest fajnie i Ela jest super, a jak przychodzi co do czego na swoim Discordzie, gada takie głupoty na Elę. No ale słuchaj, tak, ale ja mówiłam, że taką sytuację miałam samą z byłym mężem, że też go tak obskoczyli ze wszystkich stron, zaczęli go nastawiać przeciwko mnie, że własny mąż, któremu urodziłam dziecko, zaczął występować przeciwko mnie pod wpływem tych ludzi i nie liczyło się dla niego to, że ja jestem matką jego córki, że powinien mnie wspierać na wszystkich przestrzeniach, żebym się dobrze czuła. Ela, a mogę cię o coś zapytać? Jak podchodzisz do tego, jak się zachowuje twój były mąż w internecie?
Ale jakie to ma znaczenie? Ale wiesz co, bo... No bo nie, nie, to jest po prostu, skoro rozmawiam z Elą, to rozmawiam z Elą, nie wiem, jesteś jakimś adwokatem, o co tu chodzi. Nie, tylko to nie, bo wiesz o co chodzi, że nie, bo my nie chcemy na ten temat rozmawiać, bo ty okay. zadajesz takie trudne pytanie. Nie, nie, nie ma problemu, po prostu byłam ciekawa. Wiesz, jest druga w nocy, chodzi. Słuchaj, jest druga w nocy, nie będę mojego byłego męża teraz obgadywać. No a to tam tak samo jakbyśmy... Jakby, i o Marku się też nie chcę właśnie źle wypowiadać, bo to mi też tak ludzie właśnie mówią, a on by bez ciebie był nikim, a to on sobie wszystko zawdzięcza, ale nie, to jest po prostu w dwie strony. Ja, moja przewaga jest tylko taka, że ja byłam bardziej znana, prawda? Ale on jest takim samym człowiekiem jak ja, poświęca na to tyle samo wysiłku, czasu, pracy, zaangażowania, tyle samo go emocji i nerwów to kosztuje, w takim samym stopniu ten swój wizerunek udostępniał jak i ja. I jego praca nie jest mniej warta niż moja, tylko dlatego, że ja mam 10 tysięcy subskrypcji, a on ma 1000, nie? Ale mimo wszystko powinien właśnie ci wdzięczność okazać i no może nie całować po stopach, ale chociaż być miłym i wspierać, nie? Ale nie, to on mi okazuje, on sobie zdaje sprawę z tego, że... W sensie mówię o Marku teraz. Tak, tak, on mi okazuje, tylko po prostu... Słuchajcie, ta siła tego hejtu jest tak straszna, że ci ludzie już zbajerowali moją matkę, sobie już ją przeciągnęli na swoją stronę, bo dzwonili do niej jakieś kłopoty i opowiadają i ona mi urządza awantury. Ja po prostu się z nią pokłóciłam już nieraz, z nią w ogóle nie rozmawiam. No bo to trochę inne pokolenia, Marek jest młodszy, no to... I już ją przekonali do siebie i ona mi działa na moją szkodę, można powiedzieć. Po prostu urobili ją tam 3 telefonami po pół godziny i ona już jest out, własna mama. Córka. No, wiesz, to łatwo przestraszyć. Córkę mi też po prostu nastawili przeciwko mnie, bo ona tam siłą rzeczy gdzieś tam się przysłuchuje, czy tam te komentarze przeglądała, czy tam coś pisali pod jej filmami i już się po prostu tak samo zniechęciła, już ją przekabacili, że ona mnie też sabotuje jako youtuberkę. No a Markowi robią pranie mózgu regularnie, no to kurde, że on mnie jeszcze do tej pory nie zabił pod ich namową, to się właściwie dziwię. Wiesz, ja jestem takim bardzo biernym, mi się wydaje, odbiorcą waszych treści, ale mam wrażenie, że Marek przy tobie, a Marek na swoim Discordzie, to są dwie różne osoby. No tak, tak, bo po prostu... Chodzi o to, że na przykład na przykład ja w ogóle żadnego dziecka z nim nie planowałam i nie planuję, prawda? A on od pierwszego momentu, jak zaczęliśmy się tam spotykać, to on cały czas mówił na temat tam dziecka, że no różne tam po prostu, cały czas ten temat poruszono, nie? Czyli tak, że chciałbym mieć dziecko i tak dalej. I tam żartował, o ten, zrobię ci brzuch i tam różne takie rzeczy. No i ja tak się uśmiechałam, bo nie wiedziałam, o co mu chodzi. No nie, i to od niego zawsze wychodziło. A wczoraj go przesłuchiwali na tej pijani Belvedere. Czy to prawda, że ja tam go namawiam, że chcę mieć z nim dziecko? I co on zrobi, jak ja zajdę w ciążę? No to Marek taki po prostu spłoszony i mówi, no, że jak już się przydarzy, no to, że on się nie wyrzeknie. Ale Ela, wiesz co, ja też tak mówiłem swojej żonie, że też tak miałem troszkę podejście, więc to jakby to nie jest nic złego, wiesz. Czyli on mówi, że się nie wyrzeknie tam do nich, no. Że się nie wyprze. No, że jak już się urodzi, no to tam, że dopomoże jakoś. Że na zasadzie, nie wiem, będzie mieszkał w innym mieście, będzie dawał alimenty czy coś. I przy nich to brzmiało, że on tylko tak mówi, o kurde, jaki złokonieczny i tak dalej, nie? A jak jest ze mną, to właśnie żałuje, że nie... Bo on jest w ogóle inną osobą, jak jest z tobą, a jak nie chodzi do jego
do jego kolegów, do jego Discorda, to jest nagle Ela zła, Ela jest taka i taka. No bo on na przykład, no przecież on na przykład ze mną jak rozmawia przez telefon, to no bardzo często się wzrusza, albo jest taki bardzo, dużo ma emocji, że słyszę takie wzruszenie w jego głosie, że mu głos drży, o czymś opowiada, jest z przejęciem, że widzę, że mu tam na różnych rzeczach zależy, no nie? I tam właśnie jakieś różne plany, czasem coś tam mu przyjdzie do głowy, no to dzwonił i mówił, że on by chciał ze mną stworzyć rodzinę, z Marysią mieszkać razem, a co ona na to, czy ona go zaakceptuje, czy możemy, to już dawno, to jeszcze po prostu jesienią nawet tak mówił, nie? A tam po prostu na tej pijani Belweder, no i co, i to jak ty sobie wyobrażasz to mieszkanie razem, a on, nie, wykluczone, to ja tylko będę jeździł najwyżej do niej, żadnego mieszkania, nie, wykluczone. A to może tylko tak na chwilę przyjadę, na próbę, no nie wiem, ale nie. A do mnie dzwonił, że prawie tam słyszałam, że tak jakby płakał, nie? Taki wzruszony, że on by chciał być razem, sobie mieszkać. Pytał się, jak byśmy mogli mieszkać, gdzie, na jakiej zasadzie, na jakich warunkach, co na to moje dziecko, co na to moja rodzina. Naprawdę chciał sobie zamieszkać i jakby założyć rodzinę? On się musi odciąć od tamtego złego Discorda, po prostu od tego serwera, no tak, i być tutaj u nas, by się wszystko ułożyło jakoś fajnie. Może on faktycznie nie jest taki zły w głębi duszy. Bo my o tym... Słuchajcie, żeby on przyjechał do Krakowa, to już rozmawiamy od grudnia, nie? No bo co to jest za problem, no żeby przyjechał, no zostawił pracę tam, tutaj sobie znajdzie inną, może pracować też ze mną i koniec, no i mieszkamy sobie albo w moim mieszkaniu, albo sobie dodatkowo coś wynajmiemy i sobie mieszkamy, no i co za problem, nie spodoba to się wiesz, mu Ela, bo to siebie, może... nie? Może on ma tam jakiś okres wypowiedzenia, wiesz, w umowie na przykład. Nie, on mówił, że za porozumieniem stron, a poza tym tam go cenią, lubi go ten pracodawca, więc on by nawet jak po roku, po dwóch, po trzech, po pięciu, to by go przyjął z powrotem tam. Tylko że oczywiście no nie ma gwarancji stuprocentowej, nie? On jako spawacz naprawdę mógłby dobrą robotę znaleźć w Krakowie. No, ale w Krakowie... Chodzi o to, że ja bym mu chciała coś lżejszego tutaj zapewnić, wiesz, nie taką ciężką pracę fizyczną, tylko po prostu jakieś tam inne warunki. No ale na początku, żeby się zaczepić chociaż, no nie. No ale tak czy inaczej, już nawet jakby mi pomagał w sprawach mojej firmy, to już byśmy mieli tych pieniędzy sporo, no. No jakoś byście dali radę na pewno. Ja i tak uważam, że te jakby takie dramy, które Marek robi, to Marek robi dla waszego wspólnego interesu, żeby to się kręciło, wiesz? A ty tak strasznie... Ale zmierzam do tego, że było mi tak strasznie przykro. Ja wczoraj po prostu tam słuchałam tego, co on mówił i piłam sobie jakieś piwo i kurde, płakałam cały czas, jak słuchałam tego, bo wszystko, co on mi mówi przez telefon, to wszystko tam mówił inaczej, no nie? No bo bezpieczniej by było, jak gdybyś go miała przy sobie cały czas właśnie, to wtedy no tak miałabyś tą większą kontrolę, moglibyście razem tam sobie spiskować, no nie, i wszystko. Chodzi o to, że... Ale może on tobie mówi tak, jak jest, a tam, wiesz, ściemnia na tych serwerach. Wiem o tym, tylko... No właśnie, to jest pytanie, komu ściemnia w końcu? Tylko czy Eli, czy swoim fanom? Tylko właśnie wiesz, jak ja tego słucham z kolei, z jakim przekonaniem on im to wszystko wtłacza, nie? To ja wtedy dochodzę do wniosku, że on mnie okłamuje po prostu, no nie? Ale czemu Ela o nich się tak boi? Przecież oni mogą mu zrobić takiego? No to ja ci powiem dlaczego. Ma grupę fanów, powiedzmy, którzy wchodzą mu na głowę, którzy są, jak to powiedzieć... Po prostu oni chcą, żeby on z Elą nie miał nic wspólnego. No taki ich cel właśnie, bez sensu. I teraz zaczyna się cała zabawa, bo on mówi Eli prywatnie,
jakieś tam rzeczy miłe, sympatyczne, ale jak przychodzi publika, to nagle okazuje się, że mówi, że Ela to jest taka i wiesz, chuje w dupę i tak dalej. No to on musi się zastanowić nad tym, co mówi. No tak, no i równocześnie, bo tu, prawda, mówił kolega, że to jest dla mnie korzystne, bo to mi tam nakręca widownię, że to jest właściwie taki content, no ale kurde, ale to ani moje uczucia tak na maksa. Jak ja słyszę te wszystkie przykre rzeczy, co on mówi, to po prostu... Ale koniec końców to ty, nie chcę, to ty nie? Leżysz w łóżku i płaczesz. No właśnie, dlatego jakbyś miała go Ela przy sobie, jakbyście mieszkali razem w Krakowie, to byś też była spokojniejsza i byście nawet mogli sobie te dramy tam razem nakręcać, no nie? Tylko byś wtedy no tak bardziej wiedziała, na czym stoisz, a nie tak przez pół Polski, ty nie wiesz, o co chodzi, płaczesz, a tak to byś miała, wiesz, tam na miejscu wszystko. Ale widzicie, jaka jest sytuacja, że jak zaczęłam mówić, że chcemy gdzieś jechać razem tam nad morze, no to dostali wścieklizny, że nie pojedziemy, nie? Jak byliśmy na wyjeździe, to go tam cały czas atakowali, żeby wracał, żeby mi dokuczał, żeby live'ów nie robił. Jak wrócił, to się natychmiast na niego rzucili. To po prostu były jakieś tam problemy od razu, jak wróciliśmy tutaj z wybrzeża i od razu się pokłócił, nie odzywał i już były jakieś problemy i tam coś, nie? To się troszeczkę wszystko wyciszyło. To po prostu pochwaliłam się, że on się przeniesie do mnie za jakiś czas, być może, że o tym rozmawiamy, nie? No to on właśnie zachował to w tajemnicy, to zobaczy, że się uda. Tak, no i oni dostali znowu wścieklizny wszyscy, nie? No totalna wścieklizna, nie? Przecież całe to przesłuchanie na tym serwerze pijania Belvedere to cały czas było pod kątem tego, jak on sobie to wyobraża, to życie w Krakowie. A co ich to kurwa gówno obchodzi? A kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, niech to spróbuje, jak się mu nie spodoba, to sobie wróci i tyle. Ja muszę, Ela, obronić ja troszeczkę. Pyta się, jak on sobie wyobraża życie w Krakowie ze mną, a co ją to kurwa obchodzi? Czy ja się pytam, gdzie ona mieszka ze swoim facetem, za co, gdzie, kurwa, ile mają łóżek, ile mają mebli, kto płaci za mieszkanie, a niech po prostu sobie trochę wrzucą na luz, nie? No bo to są tacy ludzie, oni troszkę inaczej myślą, to jest taka, wiecie, wiesz, pożywka dla nich, nie? To jest w ogóle na przykład przecież... Ja mam na przykład różnych sąsiadów tutaj, czy tam, gdzie rodzice mieszkają, czy na przykład chodzę do szkoły mojej córki. To jest grono sąsiadów, to mam 100. W szkole córki znam kolejne 100 osób. Nic o tych ludziach nie wiem. Gdzie mieszkają tam w szkole? Jakie zawody wykonują ci sąsiedzi? Ile zarabiają, ile mają na koncie, kto im płaci za rachunki, z kim sypiają, ile mają dzieci, czy są po rozwodzie. Nikt ci nic nie powie o sobie. Mogę coś powiedzieć? Tylko skończę jedno zdanie. I nikt ci nic o sobie nie powie, a z ludźmi się spotykam przez wiele lat. I tu z sąsiadami i dajmy na to w szkole. Nie? I nic nie wiesz o tych ludziach. Tam czasem ci jakaś sąsiadka coś powie, a normalnie to nie wiesz, nie? A to, że jesteś taką osobą jakby jakimś tam blogerem, youtuberem, to wydaje się jednej, drugiej, trzeciej, czwartej osobie, że cię weźmie na takiego Discorda i cię, kurde, ze wszystkiego wypyta. A z czego żyjesz? A ile razy dziennie uprawiasz seks? A co jesz? I będzie ci dawać zgodę, czy się możesz z kimś spotykać, czy nie. No przecież to jest chore. A myślisz, Ela, że ci ludzie z Kozborowa to nie podglądają sąsiadów, się nie interesują tak samo? No, ja myślę, że tu troszeczkę uogólniasz z tym, że ludzie... Ja podejdę do sąsiadki i się zapytam, gdzie pani pracuje? To ona powie, no, no pracuje. A ile pani zarabia? No, dobrze zarabia, nie? A dlaczego mnie pani właściwie o to pyta? No nikt ci nic nie powie, nie? Nie, ale wiesz co, Ela, ja tylko powiem, bo akurat tam odnośnie Marka, to mi się tak wydaje, że troszeczkę tam dziewczyny chciały jakby zapytać w twoim imieniu, wiesz,
jak Marek to widzi. Ale na jakby. Tej pijalni Belweder? Tak, 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 bo ja się przyznam, ja też na pijalni siedzę, więc nie ukrywam tego, ale to mi się wydaje, że to nie miało takiego złego kontekstu. Wiesz co, to tylko było takie wrażenie, bo ta, bo ta dziewczyna, ta stara pralka, no ona ma taki głos kategoryczny. To chodzi o to, że ona, był okres, że ona bardzo dużo do mnie wydzwaniała. Jakieś tam różne opowiadała rzeczy o sobie, błąd mnie wprowadzała. No tam różne były po prostu sytuacje. Żeby zyskać moje zaufanie, chciała być moderatorką na moim tym kanale. Natomiast na przykład wczoraj udawała, tak stylizowała, że niby w moim imieniu, ale po czym można poznać hejtera, który udaje, że ci sprzyja? Po szczegółach, bo on nie jest w stanie wszystkiego zamaskować, no nie? Ona na przykład tam mówi do Marka w pewnym momencie, no bo wiesz, jak Ela produkuje te swoje wysrywy na tym swoim serwerze i na Facebooku, to ona tam pisze o tobie, no i ona bardzo dużo tych wysrywów produkuje. I tylko wystarczyło. Ela, proszę, że nie przerwę. Powinnaś pójść do jakiegoś dubbingu, naprawdę. No nie możesz mi przerwać, bo chciałam skończyć. Wystarczyło mi ten jeden wyraz wysryw, nie? Żebym ja od razu wiedziała, że ona jest hejterem, bo akurat ktoś, kto mi zarzuca, że moje teksty, tam blogi, dzienniki są wysrywami, to już jest naprawdę taka manipulacja, bo akurat pisanie to jest mój największy talent. Bardzo fajnie piszę, ludzie lubią to czytać. Jak ktoś to nazywa wysrywem, to ewidentnie z takiej po prostu zawiści, żeby mnie poniżyć, to po prostu już 100%. No to niech sobie kogoś innego ogląda, a nie się tam tobą zajmuje. No i... Więc po prostu niby tu tak mówiła, że ona się tak maskowała, że niby pytała się go tam, że niby on mnie zaniedbuje czy coś, a tak naprawdę jak walnęła z tym wysrywem, to było wiadomo, że to wszystko chodzi o to, żeby mi po prostu tylko dokuczyć, nie? Skoro wysryw, to czemu tak dużo ludzi mnie czyta, niech ona napisze coś mądrego, zobaczymy, czy to będzie równie fajne w formie, żeby to przeczytać, bo to nie jest wcale, trzeba umieć pisać, no nie? No widzisz, Ela, twoim zainteresowaniem jest właśnie pisanie i vlogowanie, a jej zainteresowaniem jedynym jest takie dokuczanie, no nie? Może. No czy wiesz, no też tu robisz super jakieś tam, przewidujesz coś, zgadujesz, no. Ja generalnie mogę powiedzieć, Ela, tylko tyle, że na przykład na pijalni staramy się naprawdę bardzo delikatnie się obchodzić z tematem twoim i może faktycznie, ale to bardziej chyba, wiesz, dziewczyny stanęły po twojej stronie, wiesz, żeby troszkę wyciągnąć od Marka. Ale wiesz, ty masz takie wrażenie, bo ile razy ja tam wchodziłam w te komentarze, to tam wcale, wiesz, delikatności nie ma. No, to wiesz. Poza tym ja mam negatywne bardzo wrażenia, jak ta stara pralka do mnie wydzwaniała. Był okres tam paru miesięcy, że ona do mnie dzwoniła, tam z rozmów z nią i tak dalej, no nie? Podawała się za różne osoby. Tam po prostu opowiadała jakieś rzeczy rzekomo ze swojego życia, żeby zyskać moje zaufanie. Potem po prostu się zorientowałam, że może coś jest nie tak po prostu z tym jej zachowaniem, prawda? I potem z tym całym zaparciem, zakładanie tego serweru i tak dalej. Nie? Także wiesz, to nie jest... Właśnie ja uważam, że ona jest jeszcze bardziej niebezpieczna niż ci niektórzy hejterzy, którzy w otwarty sposób mnie atakują, bo przynajmniej taki albus z tego Kozborowa, no to wrzeszczy, że ja jestem kurwą, robi sobie jakieś memy, że jestem jakimś kurwiszonem, no i przynajmniej on się z tym nie kryje, no nie? Że jest hejterem i że jest taki chamski. A no to ja wiem, czego się spodziewać po nim. A ta stara pralka, ona to ukrywa po prostu. Tak naprawdę jest bardziej niebezpieczna dla mnie niż ten albus, tak uważam.
I to, że ty właśnie mówisz, że oni delikatnie próbują, bo to jest takie, bajerowanie, wiesz, że oni tak niby cały ten regulamin, to wszystko, co tam rzekomo stworzyli, że tam nie można na temat mojego dziecka się wypowiadać. To jest takie maskowanie, to jest taka zasłona dymna. To jest tylko takie tworzenie takiej iluzji, że niby oni są pożyteczni, a tak naprawdę oni jeszcze są gorsi niż to Kozborowa, tak uważam. Bo ona cały czas tego Marka, oni przynajmniej na tym Kozborowie, to oni są tacy głupkowaci tak naprawdę, bo dali mu dostęp do tego serwera. Jacy powiedziałaś? Jacy są? Głupkowaci. A, okej. Okay. Że odgłupi, nie? Dali mu dostęp do serwera. Tak naprawdę są niekonsekwentni w tych działaniach. Nie zawsze dążą do tego, żeby rozwalić ten nasz związek. Jak już zobaczyli dzisiaj, że zaczęłam się denerwować i mówić, że już z nim zerwę kontakt i zaczęłam mówić, że mu zabiorę ten komputer i tam wszystko widzieli, że już się wkurzam, to zaczęli już tak mnie uspokajać, że żebym jednak mu nie dokuczała. A ta stara pralka cały czas konsekwentnie go tak naprowadzała, żeby się jednak rozstał, żeby nie jechał do tego Krakowa, a żeby, no, że to bez sensu, nie, że tam, a że w moim wieku dziecko, a wiązać się, a że to przyszłości nie ma i cały czas go tam gryzła i gryzła i gryzła i gryzła, a oni tutaj na tym Kozborowie to tam wrzeszczą ten i to się wszystko nie trzyma kupy, nie, a ona cały czas konsekwentnie go urabiała jak jakaś kucharka ciasto przez pół godziny robi. No tak. No stara pralka to wykręciła go. No i jak ja tego słuchałam, to ja widziałam. A jeszcze chciałam powiedzieć taką rzecz, że po prostu fajnie by było, jakby to ktoś nagrał, bo to fajne wnioski, ale nie szkodzi, jak nie, to i tak dobrze, że to będzie powiedziane, bo ja sobie to gdzieś jutro zapiszę do tych swoich wywodów. Bo chodzi o to, że cała po prostu paranoja tego wszystkiego to polega na tym, że najpierw to chciałam, żeby córka występowała w tych moich filmach. Pokazałam, że mam fajną córeczkę, ładna, zdrowa, utalentowana, fajnie tańczy. Ona ma w ogóle świetny głosik. Ona by mogła bardzo fajne różne piosenki śpiewać. Ma taki głos, taki z chrypką, taki niski. A równocześnie ma takie talenty do śpiewania i po prostu zaczęłam z nią występować sobie i to było takie ocieplenie wizerunku, ludziom się to podobało, tak jak zaczęła chodzić do szkoły podstawowej, nie? I słuchajcie, wtedy się odpalili ci ten Krystian Kieś, ten Piękny Apollo, ten Spysiński, ci inni, nie? Że ja naruszam wizerunek dziecka, że ona występuje, a że tutaj kopię psa, a że tu ja ją, że ona mnie tu szarpie, a tu mówi, że spierdalaj, a tu coś. I zaczęli wyszukiwać jakieś tam. Na live'ach była taka grzeczna, na saneczkach gdzieś tam jeździłyśmy, coś tam robiłyśmy, urodziny, Sylwester, nie? Zaczęli się zwoływać, żeby dodawać takie komentarze udające pedofilii, że tam ktoś by ją wylizał, czy coś, jakieś takie chamskie wpisy, po czym sami na drugi dzień robili tego screeny i wysyłali do opieki społecznej, na policję, do szkoły dziecka. Ale nawet jakby Marysia przytuliła tego psa, to by jeszcze powiedzieli, że ona go chciała udusić pewnie, bo za mocno tak. przytuliła. I takie fajne robiłam live'y i robili mnie, że ja dziecko narażam na pedofilię, to było w grudniu, na urodziny był live, tam saneczki, urodziny i Sylwester. I takie fajne, rodzinne były te filmiki rok temu. Nie w ten Sylwester, tylko poprzedni. To w ciągu miesiąca tak zasypali donosami te instytucje socjalne, że MOPS mi założył niebieską kartę przemocy w rodzinie. Po prostu w grudniu 2020. Wyobrażacie sobie?
A co to znaczy niebieska karta, bo ja przepraszam. Może jak na przykład jest jakiś pedofil czy alkoholik bije dzieci, to się zakłada mu niebieską kartę, że on stosuje przemoc i jest cały czas pod nadzorem policji, MOPS-u, każdy ci może wjechać do domu, nie wiadomo kiedy cię kontrolują i to potem z automatu idzie sprawa do sądu rodzinnego, do prokuratury i to wszyscy badają. Więc nie objęli jakimiś kontrolami, tylko za to, że dziecko sobie występowało, a były bardzo fajne te nagrania i tak nas zaszczuli i postawili mi tam warunek w tym sądzie rodzinnym, że on, ja muszę ograniczyć występowanie Marysi. No nie, no to ja ograniczyłam z czasem, nie chciałam na początku się na to zgodzić, bo uważałam, że to nie ma podstaw żadnych, bo jest dużo dziecięcych youtuberów i tak dalej, no nie? No ale z czasem sama Marysia nie chciała i tam ojciec ją namawiał jej, żeby nie występowała. No i to się tak z czasem uspokoiło. No to wtedy mnie zaczęli napadać, że ja, że już sobie zapomnieli, że chodziło o dziecko, no to, że ja się tam niemoralnie zachowuję, że do mnie się zaczęli przypieprzać do każdej strefy mojego życia, że się przebieram, że przeklinam, że o alkoholu coś mówię, że to, do wszystkiego, nie? A jak zaczęłam, te urzędy, to wszystko, nie? A jak zaczęłam z kolei, no to dobra, no to zaczęłam, trochę tam wyhamowałam, stwierdziłam, że nie będę się tam rozbierać na tych live'ach, nie będę znowu tam przeszkadzać, nie za bardzo przesadzać. No to się pojawił Marek, nie? No zaczęłam go znowu pokazywać, a że tutaj Marek. No to się rzucili na ten temat Marka, tak jak półtorej roku temu na tą Marysię, nie? Że teraz wszyscy wściekliśmy, że jest Marek, nie? Bo tak jak po prostu chcieli wyrzucić Marysię z mojego kanału, to tak jego teraz, on ma zniknąć, no żebym na tym kanale nic nie miała, no bo przy tym miałam fajne dziecko do pokazania, to ludzie oglądali, zachwycali się, o fajnie, że się dzieje, nie? Teraz jakiegoś faceta pokazuje, o fajnie, ludzie tym żyją, no to cały czas ujebać to, zniszczyć, skasować, zabrać jej dziecko, żeby nie występowało, faceta sobie jakiegoś oswoiła, no to rozpierdolić jej to, nie? No właśnie myślę, że oni tak do końca nie chcą was rozdzielić, bo jakby was rozdzielili na amen, to by już nie mieli... Właśnie to chciałem powiedzieć, że to wszystko, on, Ela, co mówisz, że oni nie ale chcą, ale oni jedni chcą, oni chcą. A drudzy nie chcą. Jedni chcą, a drudzy nie chcą, bo to są właśnie podzielone te obozy. No wszyscy chcą, bo wszyscy chcą obserwować Ela, wiesz, o to chodzi. No właśnie. Słuchaj, ja... Oni nie myślą logicznie. Oni się nie umawiają, oni nie chodzą na szkolenia, tak jak ja chodziłam, jak pracowałam jako w komisji wyborczej, że chodziłam na szkolenia. Oni... To wszystko się tworzy tak spontanicznie po prostu. Oni reagują spontanicznie jak grupa, że jakieś tam obozy rozumieją, że właściwie dobrze jest ciągnąć tą naszą znajomość, żeby móc nas dalej gnoić i wyśmiewać. Ale moim zdaniem jest bardzo dużo osób, które się kierują zwykłą taką zawiścią, zazdrością i widzą, że ten temat mnie wykańcza, nie? Że tak no jak ich mogę... to cieszy. Ich to właśnie cieszy, sprawia im satysfakcję, jak widzą, że wiesz, ktoś się męczy i się dołuje. Już. Słuchaj, masz wybór, nie lubisz kogoś i możesz zrobić tak. Zabrać mu dziecko, czy tam zabrać kobiecie, faceta, żeby się załamała, płakała, sama była i w ogóle się po prostu zwątpiła we wszystko. Czy wolałbyś patrzeć tam, jak jakaś drama jest i tam się śmiać. Jak kogoś nie lubisz, to co wolisz? Wykończyć, nie? Tylko wiesz, Ela, z drugiej strony, na przykład mnie, mojej kobiecie nikt nie jest w stanie zabrać mnie, jej. Wiesz, tylko ona może się mnie pozbyć. No to tak rozmawiałam z Michałem, tym moderatorem moim z Świdelskim, że jakby mu ktoś robił pranie mózgu, że ma zostawić kochankę, to on by go wyśmiał i w ogóle by nie było mowy, że nawet
całe stado hejterów ludzi. No właśnie o to chodzi, wiesz. To nie przekonało. A Marka, kurde, po prostu w 5 minut urobisz, no. Pięć minut tobie z twoją perswazją, inteligencją ci daje 10 minut, że go tak urobisz, że on nie rzuci. Dlatego fajnie by było, jakby Marek z tamtego serwera odszedł, przyszedł do nas i by po prostu zadowolenie. Wróci do siebie. Beta frajer. Posiedzi tam w domu. Stwierdzi, że... Bo Marek mi mówił coś takiego, że... No dobra, fajnie. Oni mu cały czas mówią, olej ją, kopnij ją w dupę, nie? A równocześnie mu nic nie mają do zaoferowania, że no dobra, fajnie, no to on nie będzie się ze mną spotykał, ale on nie ma żadnej innej dziewczyny, kobiety. To co, ma siedzieć sam? Tym bardziej, że on chce się z tobą spotykać, no. Więc to jest w ogóle bez sensu. Nie? No, i on mówi, no dobra, no to fajnie, no to oni mi wszyscy mówią, żebym cię zostawił. Jakieś tam dziewczyny go tam z tego serweru, czy tam z innego, z drugiego, z trzeciego bajerują. Ale jak przychodzi co do czego, to żadna się nie umawia na seks, na spotkanie, na zdjęcia, na spacer, na plażę. Tylko mu tak po prostu pierdolą, nie? I on potem siedzi sam w domu, nie? No i on mówi, no to dlaczego ja mam się rozstawać, jak przynajmniej z tobą mam jakieś towarzystwo, coś się dzieje, gdzieś sobie jadę. Jak oni mi tylko cały czas radzą, żebym się rozstał, a nie mają dla mnie żadnej innej alternatywy. Niech Marek tu wpadnie do nas, to go trochę naprawimy. Podniesiemy na duchu. Możemy też być jego fanami. Może mu się spodobać. Czyli widzisz, czyli sam Marek znalazł plusy bycia z tobą. Wiesz, i minusy tego, co mu inni mówią, więc jakby, wiesz, masz przewagę. No tak, no tyle tylko, że go tam cały czas nastawiali przeciwko mnie, potem się kłóciliśmy, siedział sam, nie miał się do kogo odezwać i wtedy widział, że to wcale nie jest dla niego fajne, nie? To znaczy, akurat odezwać się, to oni go tam dzwonią za nimi w ogóle, nie? Ale... Tak westchnęłam, bo miałam nie mówić o Marku Kubiwali. Nie, bo wiecie, no, dlaczego ja sobie chciałam pogadać tutaj dzisiaj, bo na te moje live'y to dużo poważnych ludzi ogląda, też tam sobie to na tych grupach polonijnych reklamuje. Ludzie chcą posłuchać trochę o tematach politycznych, coś tam o tej wojnie na Ukrainie, żebym coś opowiedziała. Tam czasami mam 1500 osób nawet na takim live'ie i to nie po to ludzie jacyś poważnie wchodzą, żebym Marku opowiadała, nie? Po prostu przez 2 godziny. Więc stwierdziłam, że jak dzisiaj z siebie wyrzucę te żale, to jutro przynajmniej będę mogła porozmawiać więcej o polityce. A gdzie to ty rozmawiasz? Gdzie można tego posłuchać? No na YouTube, www.youtube.com/elagawin i robię takie transmisje na żywo. Ale to nie musisz na to wchodzić, bo już dzisiaj masz przesyt. No bo ja to w tym samym stylu prowadzę, czytam tam komentarze widzów i oprócz tego też zmieniam tematy. Bo ponieważ tam mam różne też takie poważniejsze osoby, no to tylko nie mówię cały czas na jakieś takie... Teraz jeden wątek prowadzimy, prawda? Bo to jest w obrębie tych serwerów. A tam no ale to Ela, musisz mówić, że będzie coś nowego, coś czego nie widziałeś i tak dalej, wiesz. Marketingowo. Żebym jednak wszedł. Ale właśnie... No nie, ale to chcę być uczciwa, wiesz. Wiem, żartuję. Uważam, że jak dzisiaj tam jesteś, to jutro zasługujesz sobie, żeby sobie odpocząć. Zresztą takiego live'a można oglądać też później, wiesz? Bo on jest zapisany. Ale chodzi o to, że to trzeba dawkować sobie, bo to za dużo to można... Pamiętacie, jak było z Dodą, tą Dorotą Rabczewską, że ona strasznie dużo naraz... tych jej teledysków, tego wszystkiego było wszędzie, w telewizji, w gazetach, wszędzie doda, nie? I potem okazało się, że ona jest właściwie taka trochę bezczelna, trochę chamska, trochę taka nieokrzesana i jeszcze taki nawał wszędzie tych materiałów i ludzie mieli w pewnym momencie taki przesyt już, mieli jej dość, nie?
No i teraz się zmieniła, nie? I potem był okres, że ona sama zobaczyła, że już jej nie lubią, że przestała być popularna i sama tak po prostu wyciszyła to wszystko, nie? I teraz jest, nie? Ale już tak nie tak na fama strasznie, prawda? Także nie można tak ludzi zadręczyć. Tak sobie pomyślałam, Ela, teraz, żeby ci twoi hejterzy tak tyle energii wkładali w dobro, co wkładają w zło, to by było tak fajnie, miło. No, ale to jest... Ale ja jestem naiwna. Też o tym rozmawiałam, że ludzie są źli, bo oni mają jakieś kompleksy, mają jakąś nerwicę, jakieś mają frustracje i muszą wyładować tą wściekłość w jakiś sposób, ten problem swój, prawda? No ale przepracowane jakieś problemy mają. I rzucają się na innych, zazdroszczą i gnębią ich za coś, prawda? I oni mają tak do tego stopnia tą nerwicę, że oni muszą, że to tylko to jest jedyny sposób, albo kogoś pogryzą, albo musieliby wziąć żyletkę i pociąć sobie rękę. No, to Mario jakby tak dużo pomógł tutaj w tej sytuacji, jakby się do nas przeniósł i po prostu natomiast, myślę, że byłoby fajnie. Natomiast jak ktoś ma pozytywne emocje, to on gdzieś tam tworzy sobie, maluje, gotuje, coś tam robi, nie? Ale to nie masz takiego parcia. Nie będziesz siedzieć 10 godzin i tego robić, tylko tam parę godzin porobisz, potem idziesz spać, potem na spacer, potem na wycieczkę, potem tam z mężem, potem coś robisz, potem do pracy, nie? A taki hejter znerwicowany, to on będzie siedział cały dzień, całą noc, nie wyśpi się i znowu, i dalej, i dalej, i dalej. Jezu, tak fajnie się żyje, jak się jest dobrym człowiekiem, jak się to dobro wysyła, to dobro wraca. Jakoś takie słodkie, no tak, a tak w takiej wiecznej frustracji, w takim wkurwie, to po prostu to już się nie da żyć. Tylko właśnie chodzi o to, że jest... Bo tych fanów mam więcej. Mam tam ze 20 tysięcy osób mnie lubi, 10 tysięcy hejterów. Ale ci, co mnie lubią, no to dobra, to oni stwierdzają, aha, dobra, lubię ją. Idą w diabły. I gdzieś tam od czasu do czasu wejdą na film, wyślą mi donata, czy tam SMS-a, napiszą wiadomość, pozdrowią i koniec, nie? Czasem gdzieś jakiś post. I mają swoje życie, gdzieś tam sobie coś robią. A ci hejterzy, co mnie nie lubią, to oni siedzą godzinami i kombinują, jakby tutaj mi po prostu rozwalić życie. I zamiast coś produktywnego zrobić, nie wiem. Tak, i taki hejter jeden, to on jest bardziej aktywny niż czterech dobrych. I to, ale zmierzam do tego, że oni nie znikną. No tak, bo tacy ludzie po prostu są, no, w społeczeństwie, w każdej nic grupie się zrobi. Zawsze znajdzie ktoś taki dziwny. Pięciu się odczepi, 10 kolejnych przylezie na ich miejsce. Ja pierdolę normalnie. Znowu się zaczynam denerwować. Nie, Ela, nie denerwować. Zobacz, tak fajnie jest, fajny masz humor. Oby tak dalej. Widzisz, jak jest fajnie z dobrymi ludźmi porozmawiać. Kurde, no, ale trzeba będzie kończyć, bo musimy iść spać. Słuchajcie, to... No, tak, trzeba iść spać. Ale nie, no, rzeczywiście... Fajnie, dziękuję wam bardzo, bo chciałam powiedzieć, że się wygadałam, bo tak się zdenerwowałam tym. A Ela, nie zapomnij do mnie napisać w tych, wiesz, sprawach beauty. Dobrze, dobrze, ale to jutro. W ogóle fajnie, no, sobie siedziałam. Siedziałam sobie tutaj w ogródku pod domem. Coś tam sobie takie krótkie nagrałam, takie filmiki. Dziki nakarmiłam za płotem. Potem poszłam sobie na taką ławeczkę i tak się fajnie czułam. Piwo sobie kupiłam na stacji, sobie piłam na tej ławeczce, ciemno było. I te dziki, co wcześniej, tam pół godziny wcześniej nakarmiłam, to po prostu ja tam gadałam do siebie, bo sobie ćwiczyłam wypowiedzi na live'a. One mnie po głosie, bo jak ja je karmię, to je wołam. To przyszły, przeszły po prostu 100 metrów,
albo po głosie, albo po moim zapachu. I kurde, siedziały za tym płotem tak 10 metrów ode mnie i wszystkie się położyły i się tak gapiły na mnie i tak śmierdziało od nich. Ale tak się czułam, jakbym była na wsi i bym miała takie własne świnie. I tak się czułam fajnie. Świnki są super. No, Ela, może właśnie tobie potrzeba jakiegoś takiego weekendu, nie wiem, na kempingach jakiejś czy coś. Tak, i tak się strasznie fajnie czułam. Bez internetu byś tak odpoczęła. No i śmierdziało tak od nich i one tak chrumkały sobie tak tam coś, i tak się gałnierzyły, gapiły się na mnie, słuchały co ja robię, patrzyły się, no kurde, tak jak takie świnki o swojej bynie. I diabeł mnie podkusił, piwko mi tam smakowało, taki desperados, ten taki duży, więcej niż pół litra, kurde, pyszne to było to piwo. I po prostu córeczka u taty była swojego. No i diabeł mnie podkusił, wziąłem telefon i weszłam na to Kozborowo zobaczyć, co się tam dzieje. I kurwa się połączyłam na tym kanale głosowym i słyszę Marek, nie? Halo, przerywa cię, przerwała cię, Ela. Nie słuchaj, bo po drodze. Przerwała cię, Ela. Teraz? Tak, tak. A teraz mnie słychać? Tak, słuchaj, teraz. Ja sprawdzę, czy mi się ten internet nie rozłączył. No i... No, bo mi się czasami to Wi-Fi rozłącza. A już teraz jest okej. Okay. Aha, muszę kontrolować, bo to mi się czasami to Wi-Fi rozłącza. No i chodzi o to, że nie wiem po co, tak fajnie sobie siedziałam z tymi dzikami i otworzyłam ten telefon, usłyszałam, że Marek coś mówi, ja się tam odezwałam i miałam słaby zasięg na polu i wróciłam do mieszkania i już po prostu przestało być fajnie, już nie było tych dzików, już nie piłam sobie tego piwa, tylko zaczęłam słuchać tych po prostu rozwścieczonych ludzi i się wciągnęłam w awanturę. No i tak mi po prostu zepsuli wieczór. Widzisz, lepiej z dzikami rozmawiać. No i nie wciągać się tam w żadne awantury, po prostu ukrócić ich, nie odzywać się do nich, zignorować i tyle. A w ogóle, Ela, no, muszę coś powiedzieć, bo kurczę, już trzy razy to chciałam powiedzieć i zapomniałam, że fajnie by było, jakbyście właśnie spędzili z Markiem jakiś weekend tak bez telefonów i w ogóle wtedy byście się tak mogli bardziej poznać, w jakieś gry moglibyście pograć, nie wiem tam, czy lubicie, ale tak, tak wiesz, tak się odciąć od cywilizacji trochę i tylko się na sobie skupić. No tak, no. Też by było fajne, nie? Moglibyście na przykład to nagrywać, ale nie kontaktować się z nikim przez te dwa dni, czy tam jeden dzień, chociaż właśnie może jakiś kemping, czy coś takiego. Ale wiesz, z drugiej strony, nawet jak korzystamy z telefonów, to i tak jest fajnie, jak tam jesteśmy razem, bo mamy wtedy cały dzień, cały wieczór, całą noc, nie? To albo to jest... jakieś obrazy sobie pomalować razem, tak się wychillować. Tylko rzeczywiście to jest w ogóle tak, jak potem wracamy do domów, nie? Kurde, tak jest ciężko strasznie wrócić potem do tej rzeczywistości samemu, do tego życia swojego. To ja w ogóle nie mogę się przez cały tydzień dojść do siebie, albo dwa tygodnie, albo nawet trzy. Dzień dobry, Elu. No to działajcie, Ela. Sprowadź Marka do tego, do Krakowa i sobie tam działajcie. Zawsze może wrócić przecież. No, a Marek też zauważyłam, że on też po prostu ze trzy tygodnie to nie może dojść do siebie po tym, jak wraca, nie? Że on to też tak przeżywa strasznie. A potem już zaczynają robić tą swoją robotę ci hejterzy i wszystko rozwalają. No jakbyście byli razem ciągle, to by im było ciężko to rozwalić, no nie? Bo byś też miała kontrolę, on by też miał kontrolę. To zadzwoń do niego jutro, podam ci numer i poproś go, żeby się przeniósł do mnie. O Jezus. Boże, mogę spróbować. Może mu uzgodnić, co mam mówić.
Nie, no żartuję, no mówię w tym sensie, no, no to co zrobić, żeby się przeniósł, no? Kurczę, możesz napisać do mnie jutro, możemy porozmawiać o tym, coś ci mogę tam doradzić, podpowiedzieć. Bo to jest do zrobienia. Chciałbym pozdrowić Izabelę z Kozborowa. Ale nie, on myślę, że się przeniesie, tylko muszę tutaj coś zastanowić się nad tym, gdzie będziemy mieszkać. Wytłumacz mu, że Kraków to jest naprawdę miasto przyszłości, duże miasto, co on tam będzie całe życie robił, całe życie tam siedział, to też tak kurczę stoi w miejscu, a Kraków naprawdę fajne miasto, no i powtarzam kolejny raz, zawsze może wrócić, jak coś tam się nie uda i mu się nie spodoba. A pracy w Krakowie jest w brud. Tak, nie, bo myśmy po prostu planowali, że teraz się zobaczymy w maju, potem latem, tam na przełomie lipca i sierpnia, no i że we wrześniu, żeby we wrześniu sobie wszystko tam zorganizować, żeby się mógł przenieść. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, może Anusz wam się uda. Czyli do września to jest po prostu maj, czerwiec, lipiec, sierpień. 4 miesiące, żeby sobie wszystko przemyśleć. Nie czekać, bo iść za ciosem i tyle. Że gdzie będziemy mieszkać, czego będziemy żyć i tak dalej, nie? No i to byłoby do zrobienia. Tylko musielibyśmy sobie to tak zaplanować, żeby nie mówić nic, bo jak będziemy mówić, to mu jeszcze po prostu 10 razy to wybiją z głowy. No właśnie, to będziesz się musiała powstrzymać właśnie, żeby tak w tajemnicy to utrzymać, a później jak już dojdzie to do skutku, to wtedy będzie można tam te filmy, które w międzyczasie sobie nakręcicie, to dodać po jakimś czasie, no nie? No właśnie. Tylko, że pozdrawiam grupicę z Kotborowa. Elcia, dasz radę nie mówić? No ale wiesz, jak oni nas nagrywają zawsze, to jak ja dam radę nie mówić, jak to będzie jutro w internecie? No też fakt. No może teraz sobie żartujemy, tylko może to ukartowane. Nie, no to na razie... Umówiłyśmy, żeby tak mówić. Nie, no na razie to jest na zasadzie tylko takiego teoretycznego. Marek powie potem, że ja sobie coś uroiłam, bo jestem psychopatką, że on w ogóle o żadnej przeprowadzce nawet nie myśli. Oni to łykną jak pelikany. Jak się to mówi? Bocian żabę. Ale właściwie to on mi robi w pewnym sensie też przysługę, tak, bo ja tam za dużo zawsze się wygadam, nie? A on to wszystko tonuje, nie? Że nie, ona tam głupoty opowiada, nie, gdzie ja tam pojadę, co tego. A potem, kurde, oni ten jedzie już, nie? I oni, kłamałeś, chamie. No, ja wielce urażeni. Ale widzisz, jak on nakręca koniunkturę, widzisz, nie? On tak biznesowo myśli trochę. Biznesmen. Kurde, ale normalnie jaka masakra. Ale nie, ja to po prostu... no dobrze, ale fajne macie rady. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, kochani, to co, śpimy. Ja zobaczę tylko może okulary, która godzina, ile jest osób. No, fajnie by było, jakby ktoś nas nagrał, to zawsze coś by poszło do internetu. Tylko się zmartwiłam, a dobrze mnie było słychać, bo po prostu wyłączyło mi się w trakcie Wi-Fi i... Łączyłam się przez internet od Orange, nie? Ale dobrze mnie było słychać, czy nie zawsze? Ciebie dobrze było słychać, ale ja nieuczesany teraz. Aha, no ale tam jakoś to się dobrze było słychać, tak? Dobrze, dobrze. No to fajnie. 2:40, kurde. A bo oni mówią, że ja błąd robię, że przed live'ami robię takie pogadanki, ale przynajmniej wyrzucę z siebie te jakieś tam rzeczy, to będę jutro mogła o czymś innym poopowiadać, Elu, nie? Mogę rangę pićku? Rutku, coś w serce podpowiada. A kto chce tego kotka? Pan. Jaka nazwa? Pan. A co to za ranga? Pan? Tak. Aha,
Kitku, tak? Ja to już... No jak można. Tylko ja zmieniłam Kitku, się nazywa teraz Kotek. Ela, dasz mi jeszcze jakąś fajną rangę, bo mam tylko jedną. Ja również bym prosił, Chester, bardzo jej miło. Jakąś, która by do mnie pasowała. Zaskocz mnie. Bo było Kitku, ja dałam, zmieniłam na Kotek i był pieseł, ja dałam, zrobiłam z tego piesek. Czy wolicie, żeby to był Kitku? Kitku jest słodko. Tak? Ela, a masz rangę boomer dla mnie? A co to znaczy boomer? No taki pierdziel stary, wiesz. Ale takiej chyba nie ma. Kurde. Czekaj, Kalgon. Nie, za rangę. Znaczy boomer. Ela, ja bym za rangę proponowała. Bo jest ranga taka, czekaj, bo Kalgonowi teraz daję. Jest tak, fan. Ten kotek, no to ja to mogę zmienić z powrotem na kitku. Piesek to był pieseł. Pieczarka. Kocopoł to chyba z Kozborowa. Ja mogę być pieczarka, bo to grzyb, to najbliżej. Jest psychofan Eli, psychofanka Mareczka. O, to ja jestem psychofanka Eli. Psychofanka Mruka, rośliniara, stare pranie, początkujący hejter. To ja bardziej stare pranie, wiesz, i boomer. Stare nie, gacie. Ty mówiłeś, że chcesz być pieczarką. Pieczarką, tak. Dobra, no to daj ci różowy będzie. Dobra, ja cię bardzo lubię. Ale, a jaka ranga do mnie pasuje? Jaką byś mi dała? Zaskocz mnie czymś. A kto mówi? Chloe. Aha, o dobrze, przepraszam cię. No nie szkodzi. Bo ja po prostu nie wiesz, po głosie nie zapamiętuję. Nie wiem, no to może ten Kitek też. No właśnie Kitku już mam, chciałabym jakąś drugą jeszcze. Aha. Elu, też mogę rangę Kitku? Dobrze, to już. No to może... Wiesz, bo ja się na tych rangach nie znam, co one dają. To może ci dam fan, albo pieczarka, albo... Albo psychofanka Eli. Chcesz taką? A jaki to kolor? Psychofanka Eli? Pomarańczowy. Kurczę, to może... No nie wiem, wybierz mi jakąś ładną. Różowy jest pieczarka i Kitku. To ja mam Kitku, żebym miała różowy i może być fan na przykład, bo też jest ładny. Wiesz, kto mówi? Dobra, to fan ci dałam też. Dobra, tylko czy to ci koloru teraz nie zmieni? Oj, nie wiem. Bo fan jest zielony. Słyszysz czy nie? Dobra, to nie zmieniaj, Ela, to innym razem. Czekaj, dałam ci już tego fana, wiesz? O. A jest ranga kochanek Eli? No nie ma. Oj, to musi być. Cześć, Luniu. Cześć. Ale to nie trzeba dać rangę... Witać, przyszłam tutaj z Albusem w misji pokojowej. Tak po prostu porozmawiać. O Ela, sorry, jeszcze tylko mogłabyś mi dać pieczarkę, bo piękny kolor. Tak jakbym miała dwie rangi. Kurwa, weź się odjeb z tą pieczarką na razie, okej? Okay? Dobra, Kocborowo, wjeżdżaj, zaczyna się od razu patola. Kocborowo, wjeżdżaj, patola się zaczyna. Nie no, zbanuj Ela te Kocborowo, wiesz? Wyjazd Kocborowo do siebie. Zbanuj Kocborowo, bez dramat. Ja mam pieczarkę i będę jej bronił. Tam się wyzywacie, a tutaj przyjeżdżacie się pucować, lizać dupę. Ale to była ta dziewczyna pantofel chyba, tak? On prosił wcześniej Albus za tą rangę, ja już mu dałem... To wszystko przez tą gryficę. Ja już mu dałem kocopo, bo już go poznałem po głosie, ale wyrzuciłem go już stąd. A ty, Janys, nie śpisz? Nie, znaczy próbuję zasnąć, ale tak czasami się przebudzam, słucham. Ale który ten Albus? Który ten Albus? Jak on się tu nazywał? To był ten pan i on cię o rangi prosił i no, ja słyszałem, że to jest on. Aha. Ale,
ale jeszcze chciałem mieć pewność i mu dałem rangę kocopo. Ale ta kobieta była pantofel też chyba jest, pantofel, nie? No. No w ogóle po tych tekstach dzisiejszych to nawet nie ma co z nimi dyskutować w ogóle po tym, co oni robili. No nie, ale oni mówią, że przyszli pokojowo, po czym tam ktoś mówi, że chce być pieczarką, a ona mówi, że jest pieczarką. Ona, daj spokój, kurwa, już są pieczarką. Od razu się zdenerwowała, nie? A mówiła, że pokojowo przyszła. No, a teraz już... Cieńko, daj mi się te słowa, kurwa, co jest? Dałem jakiś... Wiesz co, Ela, ja nie mogłem zasnąć, bo żadnego bana nie dałem dzisiaj, a teraz sobie dałem bana i już mi się będzie lepiej spało chyba. Aha. Nie no, żartuję, no tak naprawdę. Ale żartuję. Kochani, ja mam taką propozycję, bo ty rangi to wam jutro porozdaję. Słuchajcie, chodźmy spać, bo Janys przez nas nie śpi chłopak już, kurde, północy, no. On nie pójdzie jutro, nie wstanie do pracy, dopóki my się nie rozłączymy, więc... Ja zawsze wstanę. A ja też muszę, bo ja muszę wstać o 7 rano, żeby córkę do szkoły wysłać, z tym, że potem się najwyżej prześpię trochę, ale mam live'a też wieczorem, to muszę też jakoś wyglądać na tym live'ie, nie? Także nie mogę tak późno iść spać, bo się nie zregeneruję potem w ciągu dnia. Ale i tak bym nie zasnęła, bo się, słuchajcie, tak się zdenerwowałam. Olej już to. Ja pierdolę, ale mnie, tak się fajnie czułam, siedziałam sobie z tymi dzikami, piłam sobie piwo, księżyc piękny był i po jakiego chuja ja otworzyłam to, ten serwer ich, usłyszałam Marka, że go przesłuchują na mój temat. Natychmiast mi wskoczyło ciśnienie, szlak mnie trafił. I zaczęłam po prostu rozmawiać z tą hołotą tam. Widzisz, a dziki siedzą zdziwione nadal. Kurde, ale się dałam. Ale popłynęłam po prostu. Dobrze, że ich tam już na koniec. Aha, czyli tam po prostu ten Lem mi pyskował, ten youtuber. Dar mordę. I to mnie jeszcze tam po prostu podminowało. I na koniec, jak przyszedł ten karioner, to ja już byłam taka zdenerwowana, że ja do niego cały czas wypierdalaj, odpierdol się, wydupczaj, wypierdalaj, odpierdol się i tak w kółko do niego. A on tak... Boże, oby tego tylko nie nagrali, bo wyjdę znowu na jakiegoś chama. Nie, Ela, bardzo dobrze gadałaś cały czas. Ale ja kiedyś rozmawiałam z tą kuratorką rodzinną, nie, że ona mi tam zarzucała, że piszą na mnie skargi, że ja używam wulgarnych wyrazów właśnie na tych nagraniach i że to jest złe, że to mogą wykorzystać przeciwko mnie. No i ja jej znalazłam artykuł, że wulgaryzmy po prostu pomagają w wyładowywaniu emocji, że się tworzą w mózgu takie ośrodki przyjemności, jakieś ulgi, jak używasz takich wyrazów po prostu. No, że to jest po prostu potrzebne, a wielu na przykład różnych twórców, nawet literackich, przeklinało, czy gdzieś używa się nawet wulgaryzmu w literaturze. Tam, czasem człowiek sobie musi kurwą rzucić, Ela. No tak, tak. No i tak kuratorka tam do mnie mówiła coś, nie? Na ten temat, a ja jej mówię, że to się tak nie da, że to jest potrzebne do też wyrażenia emocji, bo na przykład dajmy na to, masz męża, który cię zdradza, nie? Czy tam żonę? I chcesz się z nią rozstać, ona nie chce iść i jest jakaś tam awantura, nie? I co? I powiesz do żony, czy tam do męża, załóżmy, że do żony. No, kochanie, weź sobie walizkę i wyprowadź się. No to jak masz taką żonę, co cię zdradza, przyłapiesz ją z kochankiem
i jeszcze jakaś taka szmata, no to jej mówisz: bierz kurwa tą walizkę i wypierdalaj stąd. I to szybko, nie? I tam się wydzierasz, nie? I to jest zupełnie co innego, jak tak powiesz. A przecież nie powiesz: no kochanie, weź sobie walizeczkę, sobie wyczyś buciki i idź sobie w świat, nie? Tylko trzeba tak agresywnie, no nie? I ja tej kuratorce mówię właśnie, że na przykład miałabym męża, zdradzałby mnie, to co ja mam mu powiedzieć? No kochanie, no to idź, to pa, zostańmy się w zgodzie, do widzenia, dobranoc. Czy mam powiedzieć: no wypierdalaj na zbity pysk i nie pokazuj mi się tutaj złamany chuju więcej? I pytam się: no jakby pani powiedziała do tego męża, co panią zdradza? Ona mówi: bym powiedziała: wypierdalaj złamany chuju. Kuratorki mają rangę boomer. I się odwaliła ode mnie. A to już było dawno, bo ja nie mam, na szczęście nie mam kuratora żadnego, tylko to był taki tymczasowy. Tylko ja mam rangę boomer, ale nie ma rangi boomer, dlatego mam pieczarkę. A ten boomer to co to znaczy? Jakiś dziad? No, taki dziad, taki stary, wiesz. Albo boomer. U nas nie ma tego boomera, ty to masz na pijalni, tak? W skrócie to jest taka starsza osoba, która nie ogarnia internetu w ogóle. Czyli ktoś no. Taki jak ja. No, mówię, no, ja boomer też. Słuchajcie, dobra, bo ja nie mogę tak głośno się zachowywać, bo córeczka śpi. Chomik mi tu śpi w klatce, to też bidula się pewnie budzi, bo się tu wydzieram do tego telefonu. Słuchajcie, no to dobra, no to fajnie, no to dobranoc, kochani, to się nie martwcie nic. Rzeczywiście, dobrze tu mówiłeś, że ciągle nie mogę zapamiętać tej Kajson, tak? Jesteście? Nie wiem, o kim mówisz, ja jestem Kalgon. Okej, okay, Kalgon. A Kalgon to nie jest ten proszek? Kalgon. Tak, ten proszek od pralek. To tak powiem. Każde pralki to Kalgon. No właśnie. I tylko teraz zapomniałam, co miałam powiedzieć, że po prostu... A to za chwilę sobie przypomnę. Że pierdolę, głupoty i tak dalej. Przypomnę sobie, coś chciałam powiedzieć właśnie do ciebie, ale nie, kurde, nie wiem. Aha, że dobrze mówiłeś, że... Tak, bo dzisiaj się tak przejęłam tym, ale no jakby oni się nie przypierdalali do mnie, to bym miała po prostu... dwa razy mniej tych subskrypcji, tych widzów, tych donate'ów, tych odsłon, tych filmów, tego wszystkiego. Bo tak naprawdę, jak oni mi mówią, że jestem brudasem i się nie myję, no i że jestem taka strasznie brzydka, zaniedbana, nie, no to ludzie wchodzą, żeby zobaczyć, prawda? No wiesz, to jest zawsze coś za coś, nie? To i wchodzą jest... na live'a, mi się zdziwią niedługo. No i wchodzą na live'a, nie? A ja tam zawsze na tych live'ach to się tam przebieram, maluję. Zawsze tam sobie staram się fajnie wyglądać, jakoś coś tam, adrenalina, emocje, zawsze tak na twarzy ładnie wygląda. Mnie i ludzie się patrzą, kurde, no przecież ona fajnie wygląda, ta kobieta, co oni się przypierdalają, no? Potem tam puszczam muzykę, tańczy, no to ktoś, o kurde, fajnie, nie? Ale pojebę, ale pierdolą głupotę, że ona... Nawet moja mama powiedziała, jak jej pokazałam, ale ładna kobieta. No i oni, no i jeszcze ktoś tam prawie widząc, ile mam lat, tak? To myśli sobie, że dobrze wyglądam po prostu w swoim wieku, nie? A oni mi tam jadą, że zaniedbana, że stara, że brudna, że śmierdzi, że to, że to, że to. I ludzie wchodzą, żeby zobaczyć tego brudasa starego lumpa, co się do niczego nie nadaje i się patrzą, o kurde,
Nie, no to hejtują ją, nie? Myślę, że ten, że profesor... Się, przerwało się. Ja mówią, mówię, że profile. Przepraszam, dokończ. Mów, ja już nie mówię. W sumie nie wiem, kto komu przerwał, ale chciałam powiedzieć, że jak tak właśnie sprawdzają, to później sobie pewnie mówią, że o Jezu, chyba pomyliłem profile. Albo czekają do końca, kiedy ten brudas wyjdzie. No, ale ludzie to rozumieją, bo ja nieraz po prostu się spotkałam z tym, że tam kogoś wyśmiewali. Nie, no to weszłam sobie na kanał, czy tam gdzieś na profil, czy żeby zobaczyć. I zobaczyłam fajną, ciekawą osobę, fajny film, czy tam coś innego. I od razu rozumiałam, że ta osoba jest po prostu wyrabiana, nie? I już ją lubiłam. Kurczę, chciałabym zobaczyć tych wszystkich hejterów po kolei zdjęcia, jak oni wyglądają. Na pewno piękni są. No to mówił Janys, że tam jedna babka, to nie będę podawać teraz tych ich nazw, nie, z tego Kozborowa, to że jest jakąś prostytutką w ogóle zawodową. I gdzieś tam się za granicą mieszka i się gdzieś tam chwaliła, że ona jest bardzo ładna, że jest jakąś ekskluzywną prostytutką. Ale gdzieś tam wypłynęły jej zdjęcia, że jakiś paszczur taki. No bo piękna, ekskluzywna prostytutka to by cię nie hejtowała. No, że jest, owszem, jest tą prostytutką, tylko takim paszczurem, co ma mało po prostu klientów, dlatego ma tyle czasu, żeby kiblować w tym internecie. No właśnie, chciałam powiedzieć. No i że tam jakaś druga to jest jakąś alkoholiczką, trzecia to jakaś grubaska i też alkoholiczka, czwarta coś tam. Jedna to tam tak brzmi, jakby w ogóle, nie wiem, zębów nie miała. No, że ten Albus to kibluje w tym internecie, bo on nie pracuje, tylko po prostu cały czas w tym internecie siedzi. Ja go dzisiaj zaczęłam atakować, że właśnie ja ustaliłam, mój informator mi przekazał, że on nie pracuje. No i to coś jest właśnie na rzeczy, bo on się strasznie tym zirytował, zaczął wrzeszczeć, szaleć. Czyli on faktycznie nie pracuje, bo jakby to była nieprawda, to by się nie przejął, nie? Że gdzieś tam... Racja. Z jakiegoś zasiłku żyje, czy tam od rodziny, że w ogóle, że zero żadnej pracy nie ma, a on najbardziej mnie dojeżdża, że ja niby jestem leniem jakimś bezrobotnym. A w ogóle to po prostu ludzie na przykład się do mnie po prostu czepiają, rozliczają mnie z różnych obowiązków, no nie? A kurde, tak po prostu jak popatrzę na te lata tam liceum i studiów, to ja się po prostu uczyłam po kilkanaście godzin dziennie przez te 5+4 lata. To ja w ogóle nie miałam życia żadnego osobistego. Cały czas tylko nauka, nie? W szkole, na uczelni, potem w domu i tak w kółko w nieskończoność. I w szkole podstawowej to samo. Czyli w sumie 20 lat non-stop w szkole, nie? Bo 8 godzin w szkole, potem 8 godzin w domu nauki. I 20 lat, tak, nie? Ale to lubiłaś się uczyć? No właśnie nie lubiłam się uczyć w tym sensie, że no miałam straszny wymóg, chodziłam do takiego liceum o bardzo takim wysokim poziomie. Chciałam mieć piątki, bo byłam ambitna. I to po prostu trzeba było... Jesteś dalej ambitna. No właśnie, i dziękuję. I to robiłam strasznym nakładem. No ja po prostu wracałam z liceum do domu, tylko jadłam obiad. Nie miałam czasu w ogóle nic robić, tylko się uczyłam do północy i szłam spać. I takie miałam życie w szkole średniej. Żadnych rozrywek, nic, żadnych znajomych, nigdzie nie chodziłam, tylko szkoła, dom, nie? I potem na studiach to też było tyle tego wszystkiego, że tak samo było. I teraz po prostu trochę luźniej żyję, nie? Bo ja sobie odbijam po prostu te lata. Ja po prostu pół życia straciłam przez tą naukę francowatą.
I sobie tak odbijam teraz, nie, ten wysiłek, bo to był taki wysiłek straszny uczyć się tak po 16 godzin dziennie. To masakra, nie? To były inne czasy. No, ale najgorzej było właśnie w tych momentach, czy jak się uczyłam, prawda, żeby zdawać maturę, czy żeby dostać się na studia, czy do egzaminów, czy do klasówek, nie? To kurwa, tyle było nauki, masakra. I teraz w sumie wykonuję ten zawód, że musiałam się tyle uczyć. No to dzięki temu teraz mam trochę luźniej, nie? A jak ktoś nie poświęcił czasu na naukę, to teraz może ma i cięższą pracę, można tak powiedzieć, prawda? W pewnym sensie. No tak, bo słuchaj, w wielu publikacjach takich psychologicznych ludzie zauważyli, że drugiemu człowiekowi najbardziej boli to w drugim człowieku, czego im samym brakuje, wiesz, zauważają takie cechy w kimś, które mają w sobie i kurwa najbardziej ich to drażni, no nie, i najbardziej za to zaatakują najczęściej. No, że oni tego nie mają właśnie, nie? Czyli na przykład ktoś jeden ma urodę, a drugi nie ma, no to zazdrości ten, co nie ma, tak? A jak no tak, no dokładnie. A jak jeden jest biedny, a drugi ma piękny dom, no to ten biedny zazdrości, nie? To ja na przykład to rozumiem, bo ja sobie chodzę, tutaj jest dużo willi, różnych domów, chodzę na spacery i się zastanawiam, skąd ci ludzie te pieniądze na te domy takie ładne zarobili, nie? I tak jest trochę zazdrość. Ale też chodzi tym ludziom o to, że sami popełniają błędy, są zdesperowani i po prostu próbują te swoje błędy wytknąć komuś. Tak, tak. Ale czasami jest tak, że oni jakieś tam mają problemy i przenoszą je, wyżywają się po prostu na tobie, ale niekoniecznie, no nie muszą ci zazdrościć dokładnie czegoś, czego akurat oni nie mają, tylko w ogóle czegokolwiek, nie? Czyli na przykład zupełnie coś niezwiązanego z ich zawodem, wyglądem, czymkolwiek, że się tak po prostu wyżywają. No bo jak się na przykład zastanowi, kim są ci hejterzy, to są bardzo różni ludzie, bo na przykład jedna dziewczyna, co mnie hejtowała, wytropiłam, to się okazało, że ona była żoną chłopaka, z którym ja chodziłam do liceum i on był we mnie zakochany, a ja go nie chciałam. No i on potem się ożenił z tą kobietą, nie? I cały czas jej opowiadał o mnie, że on mnie kochał, że tam coś, a że ja taka cudowna i w ogóle i tego, nie. Ona mnie nienawidziła, była jakoś tam zazdrosna o mnie, że on tam jej opowiadał. No i on się w końcu z nią rozwiódł i ją wyrzucił z domu. No i ona wtedy została moją hejterką. A czy to jest moja wina, że on się z nią rozwiódł, jakiś kurde chłopak, co ja w ogóle nawet z nim kontaktu nie miałam i potrafiła mnie tam... kobieta takie sytuacje, no żenada po prostu, jak jakieś, nie wiem, gimnazjum. To ja z gimnazjum takie po prostu sytuacje pamiętam, od 14-letnich dziewczynek. No, czyli na przykład taka osoba, nie? Drugi, no to tam fotograf, co tam po prostu zazdrościł, że rodzice mi tam zainwestowali w studio fotograficzne, a on nie miał pieniędzy, tam rodzice mu nie mogli pomóc, a robił lepsze zdjęcia niż ja, nie? I my się poznaliśmy, to on tam miał parę aparatów, miał sprzęt, coś tam robił, a ja nic nie miałam. I w ciągu roku mi rodzice tam pomogli uruchomić lokal, studio, wszystko ten. A sprzęt mi kupili, zaczęłam zlecenia robić, nie mając umiejętności i jego szlak trafiał. Że taka menda jak ja
i wszystko na gotowe, nie? Poszła, nie? No i no tak dalej. Można tak komuś dalej zazdrościć, ale to tak zdrowo zazdrościć, że na przykład sobie pomyśleć, aha, ona ma fajniej, lepiej ode mnie, no to co ja mogę zrobić, żeby mieć tak samo albo lepiej, a nie gdzieś tam kłody po prostu ludziom pod nogi podkładać, nie? Tak, tak, ale mi się na przykład też może wydawać, bo wielu ludziom na przykład brakuje miłości, nie? Czy na przykład nie mają dzieci, rodzin, nie? No i tak, a ja jestem taką chwalipiętą, no nie? No tak, pokazywałam tą córeczkę, o jaka fajna, o jaka słodka, o jaka kochana, o jaka zdolna, o jaka śliczna, o jaka cudowna, no to oni zabrać jej, nie dba, szmata, źle ją traktuje, zabić ją, no nie? I po prostu z tym dzieckiem, nie? No to dobra, no to dziecko przestałam pokazywać, bo o mało mi go nie zabrali. No to potem dajmy na to ten Marek, nie? O, jaki fajny ten Marek, o, jak ja go kocham, o, jaki cudowny, jaki miły, a jaki przystojny, a jaki dobry w łóżku, a jaki genialny, a będziemy robić live, a filmy, a zbudujemy sobie dom, a kurde, będzie fajnie, będziemy hodować hodowlę kotów, założymy, a coś, to będzie, kurde, szlak trafił i skłócić ich, zabić ich, podpalić. Wyobraź sobie, Ela, jakby było wspaniale, jakby wszyscy ludzie byli tacy normalni, mieli przepracowane jakieś tam swoje problemy, umieli pracować nad sobą. Tak sobie czasami marzę, że po prostu jest tak wspaniale, ale to jest takie... Żyj i pozwól żyć, tak? A czy to może by na przykład być tak, że jakieś takie baby, co w ogóle nie mają seksu, że tam faceci, nie, nieatrakcyjni, a ja na przykład tam robiłam te filmy, tam seks z Markiem, o, ale świetnie, cały dzień seks, ale rewelacja, ale on jest fantastyczny. I no i ogląda taka baba, o, to, no jest właśnie, taka, no, to jest taka niewyruchana, nie? No właśnie. I ogląda to i kurde, tego, nie? I szlag ją trafia i bierze i mnie hejtuje. No bo równocześnie też się zastanawiam, jak oni dzisiaj na mnie się darli, że ja jestem taka beznadziejna, śmierdząca, lampucara, że nikt mnie nawet kijem nie tknie. No ale przecież znalazłam sobie faceta i interesuje się mną, no to o co im chodzi, nie? No to oni chyba mają takie problemy, że no, właśnie też nie mają tego seksu. To się wyżywa w internecie. No, że sama jakaś brudaska z grubą albo czyścioszek, ale z jakąś grubą dupą, nikt jej nie chce, albo za chudą. Albo po prostu jakaś jest wredna, dlatego. No, no, albo jakaś tam brzydka, czy nie wiem, cokolwiek, nie? I sama siedzi, nie? I bierze i jedzie po mnie, że mnie rzekomo nikt nie chce. Zamiast sobie wibrator kupić, to... No, albo siedzi z tym wibratorem, no ale chciałaby jakiego, kogokolwiek, jakiegoś chłopa. Bo tam na przykład... Tak mi się wydaje, że to jest też na tym tle, bo tutaj była taka... Czasem jest tam... No, nie chcę się źle wypowiadać, ale no jest taki jeden użytkownik, to nie będę mówić, jak się nazywa, ale ona tam coś tak się wypowiada psychologicznie i ona ostatnio mówiła, że ona ma męża. A zawsze mnie tak poucza, kiedy się zbanowałam. Ostatnio mówiła, że ma duże mieszkanie, że ma męża i tam się tam wymądrzała tego, coś tam, bla, bla, bla. Piątaczka chyba, tak? Coś takiego. Tak, tak, że tam wynajmuje do pomocy, że jej okna myli, ale wtedy nie, bo akurat ona była miła ostatnio. Ale kiedy się zbanowałam, bo mnie tak narzucała mi, że się powinnam z Markiem rozstać i oto się zezłościłam na nią. No i ona mówi, że ma tego męża, nie? No i ja sobie tak pomyślałam, no dobra, no ale ten mąż chyba jej nie rucha, bo co ona robi o pierwszej, o drugiej w nocy ciągle na tych moich gadankach? Niezmęczona jak ma, taka. Jak ma tego męża, nie? Na gabinety. Tak, tak. I no ona, ja mam męża i ten... No ale kurde, coś jest nie tak z tym małżeństwem, bo jak ja bym sobie siedziała z chłopem w domu, to bym chyba już wolała sobie oglądać telewizję i przytulać się do niego, a nie kurde siedzieć gdzieś na jakimś kanale głosowym u kogoś co noc. Nie? No właśnie, też mnie właśnie tak trochę zdziwiło to. Ja się pytam, czy jej mężowi nie przeszkadza, że ona siedzi, nie? A ona mówi, no bo on ma swoje zajęcia. Druga w nocy była, no to jakie on miał zajęcia?
Wiesz, może już zrobił swoje i dlatego. Nie, myślę, że po prostu męża może i ma, ale seks to chyba raz na miesiąc albo raz na pół roku i no może i kłamała po prostu, może nie ma męża. Albo w ogóle nie ma męża, tak? I cały czas ona mi mówiła, żebym się rozstała z Markiem. No to też jakiś miała po prostu interes w tym, także ja uważam, że to właśnie dużo ludzi... Chętkę może miała na Marka. Myślę, że dużo ludzi mówi takich, co im właśnie brakuje miłości, a poza tym właśnie mnie to denerwuje, że ludzie mówią, żebym go zostawiła. A to nie jest łatwo tak w ogóle sobie kogoś znaleźć. To akurat musisz sama ocenić, wiesz, czy chcesz z nim być, czy nie, i olać ludzi. Po prostu z uczuciem, czy w ogóle, żeby sobie kogoś poznać, kogokolwiek, kto z tobą chce być i że się fajnie z nim czujesz, to, nie, to się nie da, nie pójdziesz do sklepu i sobie nie kupisz tego, nie? Tylko musisz kochanek szukać... raz, na wynos. Musisz, no, musisz po prostu spotkać to. Ja czasami, a uważam się za taką osobę jednak trochę atrakcyjną pod różnymi względami, to ja przez wiele lat byłam sama, bo nie byłam w stanie się do nikogo dopasować. Nikt mi nie pasował, albo ja nikomu nie pasowałam. To nie jest tak, że kurde, co tydzień masz od razu innego partnera, nie? No ja też tak, Ela, jak ostatnio tam gdzieś się kłóciliście parę miesięcy temu i tak płakałaś przez niego, to tak już byłam taka zła i tak cię chciałam też odwieść od tej znajomości, ale to moim zdaniem nie ma się co mieszać. Jak chcesz z nim być, to sobie bądź i to tam nie moja sprawa, dałam sobie spokój, ale przynajmniej jakoś mogę ci pomóc, wiesz, inaczej, nie, żeby gdzieś tam się polepszyło między wami chociaż trochę. To i tak nie pomożesz, to jest sprawa między nimi, także... No, zawsze można spróbować, nie? Chodzi o to, że ja jestem bardzo nastawiona pozytywnie do wszystkiego i chcę być z Markiem i robić z nim różne rzeczy, te filmy i w ogóle, nie? Tylko kurczę, żeby on był bardziej zaangażowany, bo on ma takie momenty, że bardzo chce, a jak ci ludzie mu wypiorą mózg, to wtedy się odwraca... Najpierw tam o 30 stopni, potem 90, a potem już po prostu 180 stopni całkowicie plecami do mnie się odwraca. Tylko wiesz, Ela, czy on się faktycznie odwraca, czy on po prostu chce robić, wiesz, show? Dlatego najlepiej, jakbyście to show robili sobie razem, bylibyście blisko ciągle, mieszkalibyście razem, to tylko tak... taka sugestia, nie to, że wam coś tam każe, ale wtedy byłoby łatwiej, bo byście na bieżąco sobie wyjaśniali, o co chodzi, dlaczego, co kto robi. No tak. A poza tym, jak jest, mieszkasz, masz faceta, czy tam kobietę, nie? Bo teraz praktycznie każda kłótnia to jest rozstanie. Każda kłótnia między nami to jest taki straszny dla mnie stres, że ja od razu płacz, że on mnie zostawi, że sobie kogoś znajdzie, że znowu się nie będzie cały tydzień odzywał. Taka... Ja w ogóle nie wiem, dlaczego Marek się boi tak tych hejterów. Przecież co oni mogą mu zabrać? Przecież to no, pobiją go, zabiją. Przecież nic mu takiego nie zrobią. No słuchajcie, dla mnie każda kłótnia to jest coś takiego, że ja z dzieckiem nie jestem w stanie zrobić zadania. Ja nie jestem w stanie się zastanowić, co ja mam w ogóle zrobić na kolację. Ja nie jestem w stanie pójść do sklepu, ja nie jestem w stanie nic zrobić. Nie mogę tego live'a w ogóle włączyć, ale w końcu dochodzi do skutku. I kurde, to jest jakiś horror normalnie. A jakbyśmy na przykład mieszkali razem, no to dobra, no i pokłócimy się, nie? No to bym tam była zła na niego godziny, dwie, a potem by mi już przeszło i byśmy się pogodzili i by było wszystko fajnie, nie? No najważniejsze to na bieżąco tak sobie wszystko tłumaczyć, co komu nie odpowiada, wtedy nawet nie zdąży się zrobić żaden problem. Tak, no a jak poza tym... Tłumaczę od razu. Tak, no ale jak też z kimś mieszkasz, to możesz się nawet i pokłócić, on ci się nie wyprowadzi od razu, nie? No tak.
i nie znajdzie sobie jakiejś następnej dziwki. A z Markiem każda awantura, no to on od razu gdzieś się umawia, a tu nie dzwoni. I ja w ogóle nic nie mogę zrobić, bo on jest 600 kilometrów ode mnie. No właśnie, to jest najgorsze. Nie chcę odpisać na wiadomość, nie odbierze telefonu, nie odzywa się. A jakbyśmy byli w domu i on by się obraził, no to bym się po prostu do niego przytuliła, pocałowała go i już by mu przeszło, nie? Może nawet nie byłoby się o co obrażać, bo w zasadzie tylko się o tych hejterów kłócicie, bo oni go tam buntują. No bo teraz, bo ludzie się dziwią, że ja tam ciągle, a że tutaj koniec znajomości, a tam za jakiś czas już w porządku. No bo każda kłótnia to jest po prostu straszny, ma przebieg taki już skrajny, że zerwanie kontaktu. Byście sobie jeszcze razem jaja robili z hejterów. No dobrze, to już chodźmy spać. Dziękuję za rozmowę. Może nas akurat nie nagrywali, a jak nagrywali, no to trudno. Pewnie albo, nagrywali. Albo i dobrze. A ja taki nieuczesany. A ja taka zachrypnięta. Mi się wydaje, że ci hejterzy mnie tak nienawidzą, bo ja... Ale powiedzcie mi właśnie, które cechy mojego charakteru tak ludzi wkurwiają, bo moim zdaniem, bo moja córeczka jest bardzo podobna, no nie? I ona też ma tak czasami problemy, bo ona się też lubi na przykład chwalić. Idzie do szkoły i pokazuje dzieciom: mama mi dała całą tabliczkę Milki. I tam rozdziela tą czekoladę między tam dziećmi, co daje tam niektórym, innym nie da. No i od razu jej nienawidzą, nie? Bo dostała całą tabliczkę, a inne dostają jakiś tam mały batonik, prawda? Ale to czyli, zawsze tak jest, wiesz? Czyli, że co? Że się niepotrzebnie chwali, nie? Pochwaliła się. Mogła sobie schować, zjeść tam w tajemnicy, dać koleżance, żeby nikomu nie było przykro. Wszystko by było w porządku, jakby się nie chwaliła, nie? Albo idzie i mówi: a moja mama jest youtuberką, a ja też robię z nią filmy. Nie? Coś na tej zasadzie, że może mnie nie lubią, bo ja się przechwalam, nie? Że jestem taką chwalipiętą po prostu. Kurczę, no ludzie są różni. Jeden się chwali, drugi się nie chwali. Jeden robi to, drugi to. Albo że na przykład jestem za mało skromna, nie? Bo ja tam wpadam w takie skrajności. Raz jakaś depresja, załamanie w ogóle, nie? A kiedy indziej: o, jaka jestem ładna, jaka jestem mądra, jaka jestem fajna, jaka jestem bogata, jaka jestem atrakcyjna, jaka jestem fantastyczna, jaka utalentowana. No to ludzie: aha, rad, masz tu w pysk, masz tu w łeb i wypierdalaj stąd. No właśnie, fajnie by było, Ela, jakby cały czas, jakbyś cały czas była taka zadowolona, też się miło ciebie słucha, miło się Więcej luzu, Ela. No, przerwało się, ale w każdym razie, no i dają mi w łeb, no to ja potem znowu: a, życie jest do dupy, żyć mi się nie chce tego, nie, w ogóle jestem beznadziejna, nic mi nie wychodzi, bo mam za małe cycki, bo to. Potem nagle się znowu napompuje, nie, jakimiś tam pozytywnymi zdarzeniami, no i znowu harad, odpala mi się chwalenie, no i znowu, się wyżywają na mnie za to. To przerwało. O, dobra, bo spadł mi palec z tego. Ci hejterzy mają tak to do siebie, że oni po prostu studiują każdą jedną, każde jedno zdanie, wiesz, posty gdzieś tam sprzed 10 lat i musiałabyś tak uważać trochę na to, co piszesz, tak, wiesz, o co chodzi, że raz piszesz tak tutaj coś takiego, raz coś takiego. Tak, tak. No ale na przykład, no bo ja sobie tam coś opowiadam. No, palec, kurczę. No, bo ja się tam ostatnio gdzieś zdradziłam, że ja nie wiem, ile się płaci za wodę, za prąd, bo mi rodzice zawsze płacili rachunki i ja w ogóle nie wiem, ile woda kosztuje w Polsce. A to jest nieprawda, bo ja wiem,
Ale inna rzecz, że mi tam zawsze te rachunki płacili. No i ci hejterzy dzisiaj tam napadli mnie, że tego, że mi płacą, nie mogą tego znieść, nie? Kurde, a ja się tak chciałam pochwalić, nie? No to fajnie, że mi płacą, no to fajnych miałam rodziców, nie? Prawda? To przynajmniej coś, nie? A to tak strasznie boli. A może też byli mieć płacone. No, ale wiesz, ale jest tyle ludzi bogatych w Polsce, są piękne domy, są samochody jakieś luksusowe, są jacyś dyrektorzy firm, ludzie mają po prostu tyle pieniędzy, gdzieś tam się jeździ na wakacje, widzi się, jak ludzie szastają pieniędzmi w restauracjach i tak dalej, nie? No to nie zazdroszczą tym, co mają samochody po 300 tysięcy, tylko ich szlak trafia, że ja mówię, że mi matka za wodę 50 zł czy tam 100 zł zapłaciła. No i tego nie mogą znieść, że mi... O, wiesz, Ela, jeszcze co, jaki mam fajny pomysł, żebyś na przykład robiła sobie takie teczki, na przykład jakieś takie tematyczne, gdzie piszesz coś tam o czymś i żebyś sobie później je sprawdzała przed napisaniem. Sprawdziłabyś sobie, aha, czy tutaj na przykład czegoś tam nie przeinaczyłam, czy nie skłamałam, że mi się tam doszukują i wiesz, i się cię pomawiają o kłamstwa. Ale nie, akurat pamięć mam dobrą, to ja po prostu pamiętam różne rzeczy, nawet takie sprzed paru lat, co tam mówiłam, czy pisałam, to akurat tego nie muszę zapisywać. Ale nie, ja raczej... Raczej tam mało kłamię, raczej koloryzuję, jak nie mam o czymś opowiedzieć, a czasami tylko zmieniam fakty, bo muszę, bo się nie da po prostu pewnej historii przedstawić w całości, ale tak, żeby dla sportu kłamać, to ja nie kłamię, a właśnie Marek tak dla sportu cały czas robi jakieś jaja. No, mam nadzieję. No bo... Nie, bo, no bo było z tą Warszawą, było tak, że ja wpadłam na pomysł, żeby sobie do tej Warszawy wyskoczyć, bo miałam propozycję zrobienia zdjęć i mówiłam mu o tym wieczorem przez telefon, on mówi, że fajnie. Na drugi dzień mu tam poprzysyłałam jakieś informacje, ile tam, jakie są koszty tego noclegu i w ogóle zdjęcia mu wysyłałam. Potem do niego zadzwoniłam, jak miał przerwę w pracy i się zapytałam, czy ja mogę sobie o tym napisać po prostu na Discordzie, że do tej Warszawy moglibyśmy pojechać. A on mówi, no dobrze, no to napisz. I tam potem jeszcze mi przysłał na Messengerze wiadomość, jak chcesz, to możesz napisz jeszcze, że jesteś w ciąży chyba. I tak zażartował, nie? Ale ja tego powiedziałam, że nie będę tak pisać. No i napisałam sobie o tej Warszawie, że chcielibyśmy tam pojechać, że na jakiś film. I ci z Kozborowa dostali jakieś wścieklizny, że dopiero niedawno wróciliśmy, a już czy ja następny wyjazd planuję. I zaczęli go tam napadać na kanale głosowym, czy tam coś mu pisać. Zaczęli mu robić pranie mózgu, że ja go namawiam na jakiś wyjazd i on wtedy im zaczął mówić, nie, ja absolutnie z nią żadnego wyjazdu nie planowałem, ona sobie wymyśliła, to jest kłamstwo i wziął i napisał, oznaczył mnie, dał małpa, Ela Gawin, odpierdol się ode mnie i tak napisał na tym Kozborowie, nie? No to ja wzięłam print screeny, że ja mu wysyłałam o tej Warszawie ten wyjazd. On mi napisał, tak, Kotuniu, dobrze, fajnie, to tam organizuj ten wyjazd. Ja dam te print screeny, że to nieprawda, że on mówi, że ja nie chciałam do żadnej Warszawy, że on nic nie wie o żadnym wyjeździe do Warszawy, a sam mi pisał, Kotuniu, organizuj wyjazd. No i potem weszłam do tego Kozborowa na ten głosowy kanał, a tam ta UW do niego, to mówiłeś do niej, Kotuniu, czy nie mówiłeś do niej, Kotuniu? I go dalej tam przesłuchiwali, maltretowali. No oni to po prostu go traktują jak jakieś swoje dziecko, tak przypytują, jak jakaś po prostu, jak matki. Tak, a on, nie,
Nie mówiłem, Katuniu, nie! A one... No ale kurwa, jest to screen, Katuniu, to co przerobiła, to nie... A moim zdaniem tutaj na tym naszym serwerze to by miał fajniej. Też ma jakieś grono fanów i po prostu nikt by się nad nim tutaj nie znęcał. A on w końcu mówi... No tak, no powiedziałem do niej Kotuniu, a ona do niego. To co, ty jesteś pojebany? To albo z nią zrywasz, albo Kotuniu, to zdecyduj się na coś, zdecyduj się, nie? I tam go maltretowały, to ja z tego wyszłam, nie? I ja potem poszłam spać. Na drugi dzień wstaję, a on pisze, że jedzie do jakiejś kobiety na randkę. Tam na tym Kozborowie. Potem po prostu zjadłam obiad. Była sobota, tam dwa tygodnie temu. Weszłam zobaczyć, a on wrzucił zdjęcia, że jest z jakąś kobietą na randce. Ona leży na łóżku, jakaś tam rozebrana, a on stoi. No, to jak to zobaczyłam, to się po prostu załamałam kompletnie. Ale jakąś dzirą trzeba być w ogóle, żeby gdzieś tam... Nie, nawet bez komentarzy. No i on to wszystko, on to zrobił. Napisał do mnie, spierdalaj, a na drugi dzień wrzucił zdjęcia, że jest z jakąś babką w jakimś hotelu, mieszkaniu, na jakimś seksie. Tylko dlatego, że oni go napadli, że chcieliśmy jechać do tej Warszawy i on w tym działaniu chciał udowodnić, że mi się wszystko popierdoliło, bo on wcale nigdzie ze mną nie chciał jechać, że ja kłamię, że on ma mnie A jak myślisz, Ela, ta dziewczyna zrobiła to dlatego, bo na przykład Marek jej się podobał, czy żeby tobie uprzykrzyć życie? Nie, to akurat w tej sytuacji się okazało, że on nie był na żadnej randce, tylko umówił się tam z kimś znajomym i to były w ogóle sfingowane zdjęcia, żeby mi dokuczyć. Aha. Także nawet nie był na żadnej randce, tylko po prostu tam w okolicy kogoś. A ja myślałam, że dziewczyna po prostu ma tak nierówno pod kopułą, że tylko żeby tobie uprzykrzyć życie, to gdzieś pojechała do tego Marka, gdzieś tam. No to była taka sytuacja, ale nie teraz w marcu, tylko w grudniu. Jedna taka po prostu psychopatka do niego przyjechała, żeby mi dokuczyć. Ale w ogóle, Jezu, nie. Brak słów. Hejterka. Trzeba się nie szanować, żeby coś takiego w ogóle zrobić. Bo ona potem cały czas mnie wyśmiewała w internecie, zamieszczała jakieś wpisy i cały czas posługiwała się tymi zdjęciami z nim. Nie ma szacunku sama do siebie. Ona albo jej kumpelki. Ale nie chcę tego wspominać, bo się znowu zaczyna. No mnie. Nie, lepiej nie. No bez sensu faktycznie. No i chodzi o to tylko, że mi mówił, fajnie, jasne, pojedziemy do Warszawy, super, fajny pomysł, dobrze, okej, w porządku, ale fajnie, dobrze, cieszę się, kocham cię oczywiście, tak, ten. Kurde, minęło parę godzin, oni mu wyprali mózg, ja tam czytam, a on mi pisze, że mam się od niego odpierdolić. Widzisz tutaj, ale na tym serwerze my byśmy mu prali mózg, tak żeby, wiesz, na ciebie. Żeby miał sprany mózg ale na ciebie. Ty tak mówisz, ale ja widziałam dzisiaj, jak mu tam ludzie to dokuczali i w ogóle, no to nie jest takie proste, bo dużo też osób go tutaj szczuje u nas. Także na dobrą sprawę to też lepiej, żeby on tu nie wchodził, wiesz. Też jest taki problem, że ja, jak go nie ma, to sobie mogę się tam żalić, coś tam, ten, a tak mi się też nie czuł komfortowo, jakbym przy nim nie mogę, nie? To może niech stworzy nowy serwer i troszkę osób od nas po prostu przejdzie tam do niego i żeby hejterów tych nie wpuszczał. No jego to też pewnie męczy. Może on ma jakiś taki syndrom sztokholmski, tak? Tak to się nazywa? Tak, że ofiara się identyfikuje z oprawcą zamiast stanąć po stronie, zrozumieć, że jest ofiarą po prostu broni oprawcy. Potrzebny mu nowy serwer po prostu z jakimiś normalnymi, miłymi ludźmi. Czyli on się identyfikuje z oprawcą, broni oprawcy, sam jest ich ofiarą i ja. To występuje przeciwko mnie, neguje, że ja jestem ofiarą, że on jest ofiarą, jeszcze pomaga oprawcom. No kurwa tak, no to jest ten po prostu...
jakiś wariant tego syndromu sztokholmskiego. To wiesz co, to dobrze to powiedziałaś, to ja o tym jutro powiem na live, ja tylko muszę sobie poczytać o tym syndromie. No zapisz to sobie gdzieś od razu, żebyś nie zapomniała. Ja pierdolę, odpalił mu się ten syndrom. Ale wiesz co, Ela, ja i tak myślę, że to nie do końca jest taki ten syndrom, tylko mimo wszystko i tak myślę, że on gra do twojej bramki, tylko na swój sposób, wiesz? Tylko żeby było w tym trochę mniej krzywdzenia Eli. Kurwa, gra do mojej bramki, że ja zamiast spać, to ja do czwartej rano opowiadam widzom. No bo ty nas lubisz dlatego, Ela. To inna sprawa jest. Ale fajnie tu dzisiaj na tej głosówce, tak miło, przyjemnie. No ale ja zaliczyłam dzisiaj taką załamkę, że ja cały czas się nie mogę rozłączyć, bo ciągle mam doma, no. No bo ty głupotami się przejmujesz, to już rozwiązaliśmy ten problem z laptopem przecież, nie? No, pierdoliłam tego... Literów, Ela. Ale zobaczcie, no ale wyrzuciłam tego Shella, nie? I się skończył problem z komputerem od razu, jak po prostu zamknął mordę, no. Przepraszam, że tak mówię, ale no... A tak by mi cały czas by mnie straszył, że jakieś będę mieć problemy jeszcze przez ten komputer. Wiesz, on troszeczkę racji miał, tylko jakby no był zbyt radykalny w tym, co mówił. Przecież na dobrą sprawę, bo nie chciałam tego mówić tam, jak było więcej osób z tym komputerem, że po prostu... Komputer mogę mieć normalnie kupiony, nieważne czy środek ruchomy, czy stały, czy na firmę, czy tak, nie? Marek sobie korzysta z tego komputera, a to czy mi dał za niego pieniądze, czy nie, to jest nasza prywatna sprawa. Ja mogę mówić, że nie dostałam żadnych pieniędzy, że on sobie tylko korzysta, albo że nie korzysta i po prostu i koniec, kropka, jest komputer mój i już, no nie? Nikt nie będzie sprawdzał, czy ja dostałam jakieś przelewy od niego, czy nie. Mogę mu zresztą zrobić zwrot. Mogę się z nim umówić prywatnie, jak ja ten komputer rozliczam i nie muszę się nikomu tłumaczyć, że on mi za niego oddaje pieniądze, bo to jest po prostu kolejna sytuacja taka, że opisałam szczegóły o tym komputerze w dobrej wierze, żeby się tam pochwalić, że kupiłam, żeby mnie było stać na taki wydatek, że się wykazałam inicjatywą. No to te szmaty przerobiły to na historię, że mnie teraz będą nękać i jakieś mi będą problemy robić, insynuować mi, że ja nielegalnie, kurde, mu to udostępniam i w ogóle. No to po prostu bez sensu. A jakbym szczegółowo nie pisała, jak na jakiej zasadzie ja to kupiłam, rozliczam, to by się nie mogli przypierdolić, bo by nie mieli do czego, bo by nie wiedzieli, prawda? No ale to troszeczkę właśnie jest to, że wiesz, że czasami za dużo mówisz, ludzie, wiesz, dopowiadają sobie resztę i tak to się potem wlecze. No bo właśnie chodzi o to, że zanim cokolwiek powiem, to trzeba się zastanowić, do czego się te mędy potem mogą przyczepić. No bo tak, powiedziałam, że jedziemy do Warszawy, to musiałam potem leki na depresję zażywać, bo Marek mnie zostawił, pozamieszczał zdjęcia, że się z jakąś babą umówił, ja się kompletnie załamałam. To mogłam po prostu przypuścić, że dostaną wścieklizny te hejterki. Teraz zaczęłam mówić tam na filmie w czasie Wielkanocy, zaczęłam opowiadać o tym, że on zaczął wspominać, że się przeprowadzi do mnie, no to dostali jakieś wścieklizny, po prostu rzucają się jak jakieś wściekłe karpie w jakimś amoku. Tu tam powiedziałam o tym komputerze, no to też po prostu jakaś afera, nie? No nic nie można po prostu powiedzieć, bo ci zawsze z tego zrobił jakieś dziadostwo, no nie? Ale no i ja tam gdzieś wspominałam, że tam bym chciała mieć to dziecko. Weszłam dzisiaj tam zobaczyć na tą ich minutkę na ten kanał taki do rozmów. Jesteście? Jestem. To oni tam piszą,
jakiś babcie pisze i to stare prókwo dziecko chce mieć. Ta stara prókwa dziecko chce mieć. No i no jak można być taką świnią, nie? No przecież, kurwa, jak chcę, to moja sprawa, nie moje ciało. A co, nie mam prawa chcieć? No o co chodzi? No ale przecież ty nie chcesz, Ela. Tak naprawdę, tak? Z tego, co mówisz, wynika, że ty nie chcesz, czy chcesz. No ale wiesz, no może bym i chciała, ale kogo to obchodzi? Co to obchodzi? Jakąś hejterkę? Różne jakieś aktorki, celebrytki? Zdarzają się ciąże po 50 i wiesz, i jest no, w porządku. Co to kogo obchodzi? No i dlaczego jakąś hejterkę to tak strasznie dla niej to jest taki problem, nie? To co to? Ona nie może mieć dzieci, że taki ma problem, że ktoś chce mieć? No niech po prostu wypierdala, nie? No takie ma życie, że tylko wiesz, dowala innym i tyle. Takie ma, wiesz, cele w życiu. Smutne, ale no takie ma. No dobrze, to to teraz to już chyba mi się znowu jakiś gorszy humor na mnie spłynął, chyba już ze zmęczenia. A po co? Ela, zachowaj to wesołe. No, tak fajnie było. W ogóle naprawdę wiesz, super głosówka dzisiaj. Ale na tym kanale głosowym to tak się czuję, jak miałam tam 15 lat na jakiejś wycieczce szkolnej byłam i zamiast iść spać, to tam z koleżankami w domku do rana gadałam do świtu i potem człowiek taki nieprzytomny na drugi dzień. No. No widzisz, a tu gadasz z boomerem starym i młodzieżą. Słuchajcie, idziemy spać, bo coś mi się wydaje, że już kurde się nie przyjaźni za okres. No to pa, to przepraszam, że tak się rozgadałam. Ja jestem chyba jednak nie do końca normalna. Nie, no super wszystko, Ela. No to pa, kochani. Dobranoc. Dziękuję, że mnie pocieszyliście. Jak będziecie coś potrzebować, to piszcie do mnie, dzwońcie i nie martwcie się, słuchajcie. Będzie dobrze. Ty też nie myślę o głupotach. No, dziękuję za wszystko. Pa, dobranoc. Pa. Mogłam się nie łączyć na tą głosówkę, bo tyle godzin. Dobrze się połączyłaś. Dobrze jest, Ela. Mogło ci najważniejsze. Pa, dobranoc. Idziesz spać. Dobranoc. Bye, bye.